Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Kanał Radio Widzew możesz wspierać także bezpośrednio w serwisie YouTube. Kliknij przycisk Wesprzyj, aby poznać szczegóły. Dzień dobry, widzewie! 12 sierpnia 2023 rok, 10.01. Dzień dobry, widzewie, Andrzej Klęba. Maciej Wojciechowski, dzień dobry. Coś taki słaby głosik tam, Maćku, tak? U ciebie. Tak, takie... znaczy, nie, no już dobry, tak zacząłeś. A, może Skype nam tutaj po prostu coś zmodyfikował. Ja myślałem, że na spokoju podchodzisz do derbów Łodzi, masz, jak to mówi młodzież, wywalone, co będzie. Co będzie, to będzie, ale nie wierzę, że tak właśnie jest. Wiesz co, tak powiem szczerze, że jak byłem młodszy, to czułem bardziej te takie kwestie. Nawet tam gdzieś już kilka dni przed czuło się emocje, adrenalinę i ze zasięciem były kłopoty. A z wiekiem człowiek już, wraz z liczbą tych derbów zaliczonych, to człowiek tak trochę bardziej... no, się do tego przyzwyczaja, powszednieje, to trochę to smutne, no bo jednak tamte czasy, kiedy się człowiek tak mocno emocjonował, były fajne. No ale przypuszczam, że im bliżej do meczu, tym ciśnienie będzie rosło, także gdy już pierwszy gwizdek wybrzmieje, to emocje będą naprawdę gorące. Może to bycie, powiedzmy, dziennikarzem się trochę zniszczyło, bo ja bym powiedział, znaczy w sensie takim kibicowskim, emocjonalnym, bo ja powiem szczerze, że już, nie wiem, jestem dziennikarzem 24 rok, powiedzmy, tak mniej więcej. I ja już tak też średnio mnie, tak jakby tak bardzo mnie nie porywają mecze, czy to nawet widzę, a w ogóle mecze mnie jakoś średnio porywają, ale może ja już tak jestem trochę wyzuty z uczuć, bo jak patrzę na czata, to tutaj jeszcze 10 godzin do meczu, ja już chodzę po domu, nie mogę się skupić na niczym. Także nie wiem, jak to u ciebie, może to dziennikarstwo cię trochę zniszczyło. Co, być może, czytałem kiedyś książkę Krzyśka Stanowskiego, tą jego taką własną, w sensie nie żadną biograficzną czyjąś, tylko o swoich anegdotach, Stan futbolu chyba ona się nazywała też, tak jak to jego... Mogło być, tak. Mhm. Tak, i on tam właśnie opisywał taki przypadek, że on bardziej się, znaczy to też, bo jego został zapytany, co go kręci tak naprawdę w tym, że on sobie tam lata do Barcelony, kibicuje Barcelonie, jest kibicem drużyny zagranicznej, z którą nie ma jakiegoś tam wielkiego związku. I on powiedział właśnie, czy wytłumaczył w tej książce, że kiedyś za młodu był kibicem Legii Warszawa, bo z Warszawy pochodzi, no więc te czołowe osoby w drużynie były jego idolami i tak dalej, natomiast dopóki nie zaczął się zajmować dziennikarstwem, dopóki nie poznał tych ludzi, tych swoich idoli z kulis, też tak prywatnie, jacy są tak naprawdę, nie zobaczył, że oni jednak nie są idealni, jak mu się z boku wydawało, jak nie zobaczył właśnie, co za kulisami, za tą kurtyną się dzieje w polskiej piłce, jak nie zaczął po prostu tego traktować jako swój zawód, a nie tylko pasję, no to do tego momentu było wszystko w porządku. Natomiast kiedy przekroczył ten Rubikon, no to już rzeczywiście z roku na rok, z miesiąca na miesiąc czuł, że ten ogień się w nim wypala, a kibicowanie Barcelonie no, pozwala mu podtrzymać właśnie coś, co, no bo dla niego nie jest Leo Messi dostępnym piłkarzem, tak jak stał się dostępny Grzegorz Szamoturski, czy Wojciech Kowalczyk, czy tam powiedzmy piłkarz X czy Y, z którym może sobie do niego zadzwonić i pogadać jak z kolegą. Tak samo, teraz wiadomo, Messi już gdzie indziej, ale to był, on opowiadał o tamtych jeszcze czasach, więc no, to jest pewna niedostępność. Polecieć do Barcelony, wejść na ten wielki stadion, ale być co najwyżej jedną 90-tysięczną całego tłumu, a nie człowiekiem, który może w jakiś tam stopniu wpływać na losy tego klubu, recenzować w taki sposób, że ktoś się tym interesuje. No, on to opisywał, że to kibicowanie Barcelonie pozwala, no oczywiście to trzeba mieć jeszcze na to środki, żeby móc sobie tak latać po Europie, natomiast on ma, więc jemu dało to właśnie możliwość, żeby sobie wzbudzić ten ogień. Ja powiem szczerze, że w sobie też trochę to widzę, na szczęście jeszcze nie tak do końca, bo jednak mimo wszystko gdzieś to jeszcze czuję, natomiast muszę powiedzieć, że dobrze mi zrobiło, jak się przez tak pół roku, powiedzmy, mocno i intensywnie oddaliłem od Widzewa, ale dlatego, że się skupiłem na sytuacji ruchu Chorzów i to było dla mnie taki trochę reset, taka nowość. Kompletnie klub, którym się zawsze interesowałem, ale nigdy tak mocno zacząłem się interesować, a ponieważ tak mocno się zainteresowałem ruchem, no to brakło mi już czasu, bo doba nie jest z gumy na to, żeby się interesować Widzewem. Oczywiście mecze oglądałem, ale informacje śledziłem raczej zdawkowo. Już nie siedziałem tak
że tak powiem, 48 godzin na dobę nie żyłem Widzewem, od strony informacyjnej, od strony zawodowej. Teraz znowu to wróciło i znowu czuję takie, może nie wypalenie, ale na pewno nie jest to to samo, co kiedyś. Nie wiem, czy to jest związane z zawodem, czy to jest związane z wiekiem po prostu. No ale jak mówisz, że na czacie nasi słuchacze piszą, że u nich takie symptomy nie występują, że wręcz przeciwnie, wciąż jest ta dziecięca, taka niczym nieskalana euforia związana z meczem, no to trochę zazdroszczę, ale tak w pozytywnym sensie. Ja to tak mniej więcej mi się podpisał to, co mówisz ty i to, co pisał Stanowski, chociaż tej książki nie czytałem, ale mam podobne odczucia i tak sobie kilka razy myślałem, czy gdybym porzucił już zupełnie... Do Barcelony nie lecieć na mecz z Krzyśkiem. No, bo raczej bym leciał do Madrytu prędzej. Andrzej, ale Andrzej, muszę wam zdradzić, Włochy ostatnio obiera kierunek włoski. Chwalił się, że na Napoli, tak? Byłeś chyba, nie? W Napolu ostatnio. Byłem na Napolu, tak. No ja, przepraszam, zaraz dokończysz, ale miałeś też możliwość wejść na stadion? Na Sao Paulo? Nie, przepraszam, teraz to jest Armando Maradona stadion. Mhm. Nie, no wystarczy, bo myślę, że naprawdę wystarczyło mi też samo przejście po centrum miasta, gdzie i Maradona, i Napoli są naprawdę bożyszczami, nawet Piotrek Zieliński jest bożyszczem. No nie złożyło się z biletami jakoś tam, żebyśmy tam mogli dotrzeć. Tak, no, to był taki cel ewentualnie poboczny. Ale i trochę właśnie bym powiedział, że zazdroszczę trochę kibicom, bo ja tak sobie myślałem, czy gdybym porzucił zawód dziennikarza, to byłbym w stanie wrócić na trybuny, może nie pod zegar, ale może na C. I tak oddać się kibicowaniu, jak to było, nie wiem, do wieku powiedzmy 21 lat właściwie, tak, bo ja miałem 21 lat, jak zacząłem pisać głupoty w mediach. Wcześniej niż ja, więc wcześniej się Jakoś jestem nieprzekonany w tym momencie, że jakby to, może to byłby jakiś proces na przykład, że wiesz, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc by to jakoś, jakoś wróciło, ale myślę, że właśnie też z racji trochę wieku i tego takiego mniej chyba trochę naiwnego podejścia do życia, do kibicowania, to by się zmieniło. Ja jakby, no, nawet pracując w klubie Widzewie, widziałem wielu piłkarzy i tak naprawdę no, mam jakby takie duże wątpliwości co do jakby, że chyba już nie mam wątpliwości, że to jest jakiś tam miłość do klubu czy coś, to jest po prostu dla nich zwykła praca. Zdarzają się pewnie przypadki, gdzie piłkarz jakiś czuje większy sentyment i tak dalej, ale i tak naprawdę największe, najważniejsze są w tym wszystkim pieniądze i zarobki i to najczęściej decyduje, ale no teraz bym powiedział, że to są wyjątki, które potwierdzają regułę, piłkarzy, którzy nie poszliby do innego klubu, bo nie. Łatwo też tak powiedzieć czasem, a potem się to potem się okazuje, że jednak piłkarz do tego klubu idzie, tak? Także wszystko stało się kwestią pieniędzy i myślę, że tak właśnie z tym kibicem, trochę zazdroszczę też kibicom właśnie, którzy traktują to zupełnie jako formę rozrywki, przychodzą na Widzew i tylko po to, żeby się dobrze bawić, pokrzyczeć, pośpiewać, potańczyć, zjeść kiełbaskę, napić się piwa. I takich myślę, że jest tak naprawdę w stadionie znakomita większość. Powiedziałbym, że 80-90%, tak? Tak. Chociaż czasem niestety o kibicach Widzewa świadczy część tych, którzy, że tak powiem, broją na meczach, tak? To jest też czasem krzywdzące. No, oni stanowią tak naprawdę, ci radykalni kibice, myślę, jakąś górę, 1/4 na stadionie, nawet nie, jeżeli spojrzymy na pojemność trybun, tylko spojrzymy sobie na to, ilu jest kibiców pod zegarem, a ilu jest na trzech pozostałych trybunach, ale myślę, że to tak przełożymy, no to wiadomo, oni są najgłośniejsi, oni są najbardziej radykalni, oni są zawsze, pozostali, różnie z tym bywa, czasem ich nie ma, w trudnych czasach było ich mniej, ale jeżeli są czasy tak zwanego prosperity, no to takie są realia w każdym klubie na świecie, że tych tak zwanych pikników, tych to normalnych kibiców jest, nie wiem, 80-70% na stadionie. No tylko, że to najczęściej są powiedzmy ci, którzy mają pieniądze na to, tak naprawdę na kibicowanie, tak? Wśród tych są tacy też zamożniejsi i tak dalej. Chociaż się patrzę po to, wiesz, tak naprawdę no, bywam często na meczach, co zwykle na meczu jestem w Skyboxie i tak naprawdę na szczęście jeszcze, chociaż pewnie to już się coraz częściej będzie zdarzało, tam wśród tych najemców Skyboxu zwykle są tak naprawdę kibice, tak? Właściciele firm, którzy są kibicami, a jeszcze ten, nie wiem, korporacje powiedzmy nie wypchnęły tego tak ze stadionu Widzewa. Andrzej, do Widzewie bardziej jeszcze to kibic posiada loże, niż posiadacz loży jest kibicem. O, w ten sposób.
Przy okazji, tak, no, tak, że mam tak, loże tak, i przy okazji jeszcze trochę pokibicuję, tylko jestem kibicem i przy okazji jeszcze posiadam sobie z kolegami na spółkę, czy w jakiś tam, czy moja firma posiada loże, więc trochę bardziej w tą stronę jeszcze. To ja też to zauważam, że jeszcze nie ma takiej warszawki u nas, nie? Bo jak się pójdzie tam, jak byłem, ja nie byłem oczywiście nigdy na VIP-ach na Legii, ale jak się tam gdzieś idzie na trybunę prasową i widzi z bliska te, no to tam to jest straszne korpo już. No tam, wiesz, a to bank, a to dealer, a to coś, no na Widzewie to tego... Samochodowy chyba. Samochodowy. A, no to okej, już się wiesz, bo to Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma nas podobno na przepraszam, po samochodowy, panie Krycie. Po ostatnim hejcie na Bogusława Kukucia, niektórzy tak to odebrali niesłusznie, to wiesz, no mają nas teraz na widelcu, mają nas na oku. No, nie wiadomo, czy... Tutaj nie jest słuchany też przez oficjalne siły prasowe. Zdziwiłbym się, jakby nie. Nie, no, myślę, że. A ja myślę, że. Znaczy, nie wiem, właściwie. Nie, żartuję. To nie, myślę, że nie. Myślę, że dostali nie słuchają, urywek. Bo... Myślę, że dostali urywek tak. Z Twittera, który Damian Kozłowski sobie zmontował i wrzucił jakiś tam wyrwany z kontekstu fragment. Ja do niego nie mam absolutnie pretensji. Natomiast jeżeli coś oceniasz, no to trzeba oceniać się przez pryzmat całości. Ale to tam nie warto już do tego wracać. Nie. Bo to tak, tak. Żadnej afery nikt nie miał zamiaru wywoływać, więc nie będziemy teraz znowu grzali tego tematu po raz enty. No dobra, to trochę zagrzejemy temat. Pytam cię, Maćku, czy to jest mecz o posadę trenera Niedźwiedzia? Boję się, że tak. Boję się, że jeżeli coś się wykrzaczy, to nie wytrzymają ciśnienia w klubie, bo byłem trochę naiwny, muszę się przyznać do błędu. Zresztą już to zrobiłem też w którymś z programów wcześniejszych, bo powiedziałem, że po wygranej z Puszczą Niepołomice udało nam się zresetować. Że jako jedyny zespół z 18 weszliśmy w nowy sezon, jeszcze będąc mentalnie głowami w starym sezonie. Ciągle na nas ciążyły te niezałatwione sprawy, czyli brak przerwania tej serii porażek u siebie i ta świadomość, że runda druga rewanżowa była o wiele, wiele gorsza od pierwszej. Była olbrzymia dysproporcja pomiędzy jedną a drugą. Ale zwycięstwo z Puszczą pozwoliło wreszcie zrobić reset i wszyscy przystąpili do sezonu z nową kartą, te 17 zespołów, a nam dopiero się to udało zrobić, ale po pierwszej kolejce. My dopiero od drugiej, że tak powiem, rozpoczęliśmy w głowach nowy sezon. I teraz nawet jeżeli będą jakieś gorsze wyniki w Białymstoku czy w Szczecinie, to nas to nie załamie, bo to już nie będzie jakby kontynuacja trendu, tylko ewentualnie jakiś symptom nowego, ale taki, który będzie można szybko zakopać i porzucić. Natomiast wydaje mi się, że chyba jednak nie i po meczu w Białymstoku przegranym przez drużynę w sposób fatalny, myślę sobie, że jednak o ile może i u piłkarzy trochę to się udało zresetować, to u kibiców nie. I teraz ten odbiór kibiców po porażce z Jagiellonią jest taki, jakby trwał cały czas sezon 22-23. Może nie sezon, a runda wiosenna, żeby trwała. No bo przecież wszyscy z jesieni to byli no, zachwyceni tym, co się dzieje, bo patrzyli na to przez pryzmat tabeli. No a tabela wynika z rezultatów na boisku, więc to się też samo z siebie nie bierze. Natomiast wiosna była szczególnie bolesna i myślę, że u kibiców to wszystko znowu odżyło, że jednak nie udało się tym meczem z Puszczą zrobić resetu pełnego, tylko po prostu gdzieś przykryć to wszystko, natomiast zaraz chwilę znowu to wyszło na wierzch, jak gdybyśmy pod dywan zamietli po prostu wiosnę dzięki zwycięstwu na inaugurację, ale gdzieś coś dywan podniósł, po Białymstoku kurz się wysypał, te wszystkie brudy wyleciały z powrotem, no i martwię się, no bo jeżeli by miało coś się wydarzyć, a to jest tylko piłka, derby mają... To jest wyświechtany frazes, ale myślę, że niesprawdziwy, że derby jednak rządzą się swoimi prawami. To są takie mecze bez faworyta. W takiej sytuacji, w jakiej jest Widzew, tak? Czy UKS, no bo umówmy się, jak gra, nie wiem, Real Madryt z Vallecano, czy grałby, nie wiem, Arsenal z West Hamem, czy Chelsea z West Hamem, no to w 8 przypadkach na 10 wygrywa ten mocniejszy, ale tam jest olbrzymia dysproporcja między tymi klubami z jednego miasta. Poza tym tych klubów z jednego miasta jest bardzo dużo. Między Widzewem a UKS-em nie ma takiej olbrzymiej przepaści, żeby można było powiedzieć, że czy to są derby, czy nie derby, to i tak my przystępujemy do tego meczu w roli mocno murowanego faworyta i tym razem derby się nie będą rządziły swoimi prawami, bo jest zbyt duża przepaść, zbyt duża dziura organizacyjno-sportowo-finansowa pomiędzy oboma klubami. Tutaj tego nie ma, więc wszystko się może zdarzyć. Jeżeli wszystko się może zdarzyć, no to zdarzyć się może też i porażka z UKS-em. No i uważam, że to wywołałoby taką lawinę wśród kibiców bardziej, której ugną się działacze i będą chcieli
będą uznają, że są zmuszeni dokonać zmiany na ławce trenerskiej i będą po prostu chcieli dać kibicom trochę krwi. Tak? Pytanie, kogo poświęcą? Czy na przykład w tym meczu słabo wystąpi, słabo się zaprezentuje, na przykład strzelam, Luis Silva, albo Fran Alvarez, albo inny z piłkarzy młodych, nowych i będzie, że tak powiem, uwaga zogniskowana na Tomaszu Wichniarku i to może on będzie tym ściętym na placu, niczym Joanna Dark spalony na stosie, żeby tłum dostał trochę krwi i się uspokoił, czy może pójdą jeszcze grubiej i właśnie będą chcieli zwolnić trenera Niedźwiedzia, albo na przykład podejmą decyzję, że meczem ostatniej szansy będzie Zabrze, tak? I mecz na Górniku, jeżeli tam jeszcze nie będzie zwycięstwa, a pewnie po porażce w derbach trzeci z rzędu wtedy mental w zespole też będzie fatalny i o zwycięstwo z Górnikiem na wyjeździe będzie bardzo, bardzo ciężko, no to już będzie praktycznie początek końca. No ewentualnie to, co może jeszcze przedłużyć w przypadku takiego scenariusza negatywnego, który przecież też nie musi wystąpić, ale gdyby wystąpił, to co jeszcze może trochę przedłużyć szansę dla trenera Niedźwiedzia jest to, że po meczu z Legią, czyli po siódmej kolejce, mamy przerwę na reprezentację. I ewentualne mogą być takie myśli, że okej, albo na przykład trener, z którym będziemy rozmawiali, może powiedzieć okej, przyjdę, ale po Legii, bo to jest mecz, bo przecież Legią nikt nie będzie chciał ryzykować objęcia drużyny z tego względu, że to będzie mecz raczej na porażkę, więc żaden poważny trener bałby się, myślę, podjąć przejęcia drużyny po takiej serii niefortunnych wyników, po przegranych derbach przed Legią, bo to jest pewny łomot wtedy i zaczynasz od porażki, więc trener by żaden tak nie chciał w takie buty wchodzić. No ale ma argument, bo ja mogę przyjąć drużynę, ale po meczu z Legią, bo wtedy będę miał 2 tygodnie spokojnej pracy, żeby wejść na zespół, poznać go i przygotować do meczu kolejnego, chyba ze Stalą Mielec wtedy widzę, będzie grał. A to z kolei może oznaczać, że na przykład Janusz Niedźwiedź jeszcze przyśliźnie o jeden mecz, wygra z Legią na przykład, albo zagra dobre spotkanie i znowu się sytuacja gdzieś zawiesi. Więc to jest bardzo skomplikowane, natomiast ja bym oczywiście życzył trenerowi Niedźwiedziowi, ale też wszystkim kibicom Widzewa, żeby dzisiejszy mecz był wygrany, żeby wszelkie dyskusje na temat ewentualnej zmiany trenera zostały gdzieś tam albo może nie wyrzucone do kosza, ale gdzieś tam odłożone daleko na półkę, no bo w interesie wszystkich jest to, żeby trener Niedźwiedź pozostał na stanowisku, dlatego że no to będzie wynikało z dobrego wyniku, a wszystkim nam na dobrym wyniku zależy, więc wcale nie musi być taki scenariusz zły, natomiast nie wykluczałbym tego, że to może być mecz o posadę dla trenera Niedźwiedzia. Pytanie, na ile ewentualna porażka i gniew tłumu, gniew ludu z tym związany wpłynie na decyzję działaczy, spowoduje, że oni będą już pod taką presją, że nie będą mieli wyjścia i nawet jeżeli chcieliby jeszcze trenera zostawić na stanowisku, to po prostu uznają, że nie mają wyboru. Długi wywód, nie wiem, czy się nie przeanalizuję go dokładnie, ale jakby zgadzam się z tobą, że jeżeli dojdzie do zwolnienia po derbach Łodzi, to nie będzie to zwolnienie za przegrane derby, nie będzie to zwolnienie za trzy porażki w tym sezonie, tylko to będzie zwolnienie za to, że drużyna no, po fatalnej wiośnie nie wstała z kolan. Tak, tak. No, nic się nie zmieniło. Były przygotowania, są nowi piłkarze, a jest zmiana taktyki, a nie ma jakby zmiany w grze, nie ma poprawy wyników. To też jest tak trochę, że chyba właśnie ta fatalna wiosna rzutuje na to wszystko, bo pamiętasz, w poprzednim sezonie też po 3 meczach były 3 punkty i jakby te nastroje były dużo lepsze, no bo to tam znowu taka no, minimalna porażka w Szczecinie, tutaj wygrana w Białymstoku, no ale też było 3 punkty, tak? Dobrze pamiętam po 3 meczach, zdaje tak, się. Tak, tak. Wiesz, na czym polega różnica? Jednym zdaniem tylko, że wtedy przegrywaliśmy i z Pogonią i z Lechią u siebie, ale wszyscy Widzew chwalili za styl. Widzew wniósł nową świeżość do Ekstraklasy. Przegrywa, ale gra ofensywnie, gra odważnie, gra z Nie kolotem. Boi się tak, ryzyku. A tu jest kompletnie odwrotnie. Tutaj jesteśmy drużyną cykorów. No okej, okay. Jakby też trochę próbowałem zasięgnąć języka, bo ten temat jest gorący, posada trenera Niedźwiedzia. No, z klubu słyszę, że nie ma takich planów, w przypadku nawet porażki nie ma takich planów, aczkolwiek wiadomo, że to jest, no, ktoś nie musi mi mówić prawdy przede wszystkim, albo trochę
trochę od odpowiedzi uciekać, ale padło też takie zdanie, że piłka nożna jest jaka jest i w skrajnych sytuacjach może też zakończyć się decyzją o zwolnieniu Janusza Niedźwiedzia. Myślę, że to po prostu chodziło bardziej o taką porażkę typu, nie wiem, 1-4, 0-5, tak? To wtedy jakby myślę, że żaden prezes by chyba nie wytrzymał, żaden właściciel by nie wytrzymał, no bo nie są ukrywajmy tacy, to. Z klamką wylecieli na murawę szukać trenera, nie? W Grecji czy Tak. No myślę, że to wiadomo, że to też jakby no, decyzja nie zapadnie w gabinecie prezesa Rydza i Szymańskiego, tylko w gabinecie na Aleja Kościuszki. Tam ma swój gabinet, tam siedzi Tomasz Stamirowski. Też jakby, no nie wiem, czy to wszystko może być zasłona dymna, bo też jakby tutaj często przewija się Daniel Myśliwiec, prawda, w takich kandydaturach na trenera, bo młody, bo ze Stalą Rzeszów, bo coś tam. Bo tak wspominałem chyba ostatnio, jak z tobą rozmawialiśmy, że były tam rozmowy podczas konferencji trenerów i tak dalej, ale trener Myśliwiec też mówi, że nie, że absolutnie nie, że nic takiego jest na wakacjach, nic takiego się nie szykuje, nic tak dalej, no ale to wiecie, jak to jest w piłce, tak? To po pierwsze może być zasłona dymna, po drugie ktoś po prostu nie chce powiedzieć, bo nie ma w tym żadnego interesu, żeby takie rzeczy zdradzać. Albo, także, wiesz Andrzej, albo jest taka też ewentualność, że widzę, rozważa tego trenera, ale jeszcze z nim się nie kontaktował, nie rozmawiał z nim w ogóle, więc jest na jakiejś tam też mogę być kartce. Gdyby może w razie czego zbić szybkę, w razie problemu zbić szybkę i tam na kartce będzie napisane 1, 2, 3 nazwiska, do którego dopiero zadzwonimy i dopiero wykonamy jakiś kontakt, jeżeli uznamy, że jest potrzebny. Ale może się wtedy okazać, że on powie nie. Tak. Chociaż nie sądzę, żeby akurat Daniel Myśliwiec był takim, który by wybrzydzał na ofertę z Widzewa. Ja słyszałem jeszcze jedno nazwisko, ale to też w kontekście plotek. Nawet o nim nigdzie nie pisałem, bo jest to na tyle niezweryfikowane i na tyle mało poważne, że nie warto tego robić. Ale jeszcze mi się przywijało w takich ploteczkach nazwisko Adama Majewskiego, który w zeszłym sezonie został zwolniony wiosną z Stali Mielec. No, coś jakieś tam też wyniki odnosił do Stowilu Olsztyn, tak, potem awansował do Stali Mielec. Okej. Okay. No, to równie dobrze może być kompletna głupota, tak. Także weźcie to pod uwagę, że to są zwykłe takie, gadamy sobie teraz przy piwku po prostu od tak, gdzieś obiło mi się o uszy, ale nie na tyle poważnie, żeby robić z tego jakiegoś newsa. A to taką przy okazji wam powiem anegdotę, znaczy właśnie nie anegdotę, bo to prawdziwa sytuacja. Wchodzę sobie kilka dni temu do football pubu, no wiecie gdzie tam, na Ofie. I pierwsze co słyszę, że a może przyjdzie Papszun do Widzewa. Jak usłyszałem to i potem zagadałem do tego faceta, mówię, co ty, jakie to Papszun gdzie? No przecież Widzewa nie stać nawet na, nie wiem, 1/4 Papszuna. A, bo ja mieszkam przy stadionie Widzewa w tym bloku i ja różnych tam widzę osoby, które tam przyjeżdżają i tak dalej, nie? Mówię, stary, no moim zdaniem to... Papszuna widzę. Znaczy wiesz co, Marek, nie... Papszun może rzeczywiście w Widzewie wyląduje dzisiaj, ale dlatego, że jest ekspertem Kanal Plus, nie wiem czy jakiegoś studia nie będą robić z okazji derbów i może zaproszą ekspertów na stadion, może Marek Papszun usiądzie gdzieś tam na krzesełku przy Piłsudskiego, ale tam z poziomu murawy, żeby przed meczem w studio parę swoich opinii wygłosić, ale to chyba tylko tyle. Ale kiedyś opowiadałem historię, że był taki czas, kiedy Marek Papszun był rozważany jako kandydat na trenera Widzewa i to było jeszcze za rządów Sylwestra Cocka, kiedy Marek Papszun był skromnym, nikomu szerzej nieznanym trenerem Legionowo. No. No dobra, ale to też może trochę pooprawialiśmy czarnowictwa, ale może też trochę optymizmu wypadałoby wlać, bo tak sobie myślę, że też nie ma co jakby demonizować tego ŁKS-u, no bo okej, zgodzę się z jednym, że no dostali kopa takiego energetycznego, mentalnego po wygranej z Koroną Kielce, no ale na Boga, oni wygrali z Koroną Kielce w 9 minucie doliczonego czasu. To nie było tak, że Korona Kielce zdominowali i tak dalej. Ja przypominam, że we wcześniejszych meczach przegrali z Ruchem 0-2. No, z Legią to jakby jest troszeczkę norma. I gdyby nie świetny młody bramkarz Aleksander Bobek, to oni by nie wygrali żadnego meczu, tak naprawdę, bo on też dobrze bronił w spotkaniu z Koroną Kielce. No, nie mógł wszystkiego bronić z Legią i z Ruchem i tak był wybierany jako jeden z najlepszych piłkarzy ŁKS-u, także jeżeli masz najlepszego piłkarza bramkarza, to
też nie do końca dobrze świadczy o całej drużynie. I też tutaj się trochę zgadzam, ktoś napisał, czy dlaczego Silva ma się bać Janczukowicza i postarzałego Pirulo czy Ramirez. Akurat Ramirez jest takim trochę zaskoczeniem na plus, ale Pirulo jakby moim zdaniem też nie dojeżdża na razie w tej ekstraklasie. Też nie dojeżdżał te 3 lata temu i jakby teraz jest starszy. Okej, może bywa tak, że piłkarz jest świetny w pierwszej lidze, ale już w ekstraklasie no, trochę zaczyna brakować umiejętności, nie wiem, czegokolwiek tam jeszcze. To może też nie ma co chyba tego UKS-u jakoś bardzo demonizować, tak? No, nie, no jasne, że nie. No, co do Pirulo, ja bym się akurat jego nie czepiał, bo on grał niewiele w tym sezonie, bo miał kontuzję tam stawu skokowego, tak? Więc przypuszczam, to jest moje tylko przypuszczenie, bo to jest pilnie strzeżona tajemnica, niczym panierka KFC czy składniki Coca-Coli. Tak, że Pirulo, przypuszczam, wyjdzie w podstawowym składzie dzisiaj na te derby, tak sądzę. Natomiast mówisz o tym, że UKS ma problemy w defensywie. Owszem, jeżeli w 2 z 3 meczów twoim najlepszym piłkarzem jest bramkarz, tak jak powiedziałeś, to, no to jasne, że to o czymś świadczy. A dodatkowo jeszcze spojrzymy sobie na to, że jednak w tych meczach UKS stracił 6 goli, tak jak Widzew stracił 6 goli, więc można by powiedzieć, że tutaj liczbowo się to zgadza. Natomiast Widzew strzelił w tym czasie 5, a ŁKS tylko 2, z czego jeden z rzutu karnego, tak? Widzew rzutu karnego nie wykonywał w tym sezonie żadnego, więc wszystkie 5 bramek, tak, 5 strzeliliśmy z gry, natomiast ŁKS strzelił 2 gole, z czego jednego z karnego i jednego w doliczonym czasie gry. Ze stałego fragmentu, więc to też pokazuje, że ŁKS ma nie tylko problemy w defensywie, ale też w ataku i to myślę, że nawet jeszcze większe, bo no i tutaj też przechodzimy do kolejnego wątku takich, no muszę powiedzieć, że dawno w polskiej ekstraklasie czegoś takiego nie było, zwłaszcza już na poziomie derbowym, żeby były takie, to się ładnie z angielska mówi, trash talks, takie gadki, takie wypowiedzi gdzieś podgrzewające atmosferę, próbujące gdzieś uszczypnąć drugą stronę, bo może to było nieświadome, może to było jakieś tam, nie wiem, przejęzyczenie i tak dalej, natomiast nie wiem, czy wychwyciłeś. Tak. Chcesz powiedzieć. Tak, to proszę. Wiem, o czym chcesz powiedzieć. No, okej. Trenerowi Niedzielowi się wyrwało chyba tak trochę mimochodem, za które chyba się trochę zapędził, no ale to oczywiście dziennikarze to podłapali, tak? No, dokładnie. Powiem kibicom może, którzy nie są w temacie. W czwartek odbyła się konferencja prasowa na Widzewie poświęcona derbom, no i tam pytany trener Niedźwiedź o rywala, o ŁKS, powiedział, że no dla niego to, co zrobił Kazimierz Moskal w meczu z Koroną, a zrobił to, że 2 pierwsze mecze zaczynała para stoperów Monsalve i Marciniak, tak? Dobrze mówię? Marciniak chyba grał tak, w tych 2 pierwszych meczach. A w 3 meczu, po 2 porażkach i bilansie bramkowym 0-5, trener Moskal na spotkanie z Koroną wymienił obu stoperów. Postawił na tego Lewo Francuza, który chyba debiutował w ogóle w ŁKS-ie, a może tam chodził z ławki wcześniej, nie pamiętam. I postawił na Marcina Flisa, sprowadzonego latem ze Stali Mielec. Czyli dokonał wymiany 2 stoperów. No, zrobił, no to jest bardzo newralgiczna pozycja jednak, a on nie dość, że zmienił jednego, to i drugiego też. I trener Niedźwiedź, tak jak mówisz, może mu się wyrwało, może się zagalopował, może to rzeczywiście myślał i jego gdzieś tam myśli nie zdążyły wygładzić tej wypowiedzi po prostu i mu się po prostu powiedziało, ulało mu się szczerze, że dla niego takie działanie to jest akt desperacji. Jeżeli trener po 2 meczach wymienia pół bloku obronnego na bardziej newralgicznych pozycjach na boisku, czyli na środku obrony, stawia na 2 innych stoperów, no, że to jest jednak akt desperacji. No i patrząc przez pryzmat tego, jak ŁKS zagrał z Koroną, no, stracił co prawda bramkę, ale z karnego był progres liczbowy, więc no, wygląda na to, że ta zmiana jakoś źle na ŁKS nie wpłynęła. Jeśli faktycznie to był jakiś rodzaj desperacji, to się na pewno ŁKS-owi opłacił, więc być może miało być bardziej optymistycznie, ale być może te zmiany sprawią, że ten ŁKS w defensywie będzie trochę szczelniejszy niż był wcześniej. Natomiast no, nie dojeżdża atak, tak? Tak jak powiedziałeś, no, Janczukowicz to raz grający na 9, raz grający na skrzydle. Ten Tejan z Holandii
Holandii, który dostał dwa razy... Piłkarz z podwórka. Tak, dostał z trzeciej ligi holenderskiej, dostał dwa razy barkiem od Sadloka, czy tam od Kasolika, bo byłem na tym meczu w Gliwicach Ruchu z ŁKS-em i już prosił o zmianę, już miał dosyć. No teraz niby wraca, ale chyba nie do jedenastki, więc no, ŁKS nie ma typowej dziewiątki. Myślę, że mimo tego, że Sanchez bramki żadnej nie strzelił od nie wiem ilu, bo chyba jedyną w tym roku to strzelił w Płocku. Tak, tak, w Płocku strzelił jedyną w tym roku bramkę, no ale ma dwie asysty, no i na pewno jest zawodnikiem groźniejszym, który w każdej chwili może odpalić i w perspektywie całego sezonu to może być równie rozczarowujące, ale w danym konkretnym jednym meczu myślę, że groźniejszym jednak napastnikiem jest Jordi Sanchez niż Kai Tejan, czy Tejan, czy ewentualnie Janczukowicz, czy nawet Stipe Juric, bo tutaj różne Stipe mogą, być, różne tak, mogą tak. być konfiguracje w tym ataku ŁKS-u. Oni mecz z Koroną zaczęli na dwóch napastników w systemie 3-4-3, przepraszam, 4-3-3, z czasem przeszli na 4-4-2, potem grali nawet piątką obrońców w samej końcówce, kiedy wszedł Tutiskinas na lewe wahadło, więc różnie to może być ustawione, no ale kto by tam nie został wystawiony na dziewiątce w ŁKS-ie, to nie będzie to piłkarz, którego należy się bać, bo to są piłkarze bardzo przeciętni, nawet jak na polską ekstraklasę. Także myślę, że obrona u jednych i u drugich nie jest najsilniejszą stroną. Może troszeczkę się w ŁKS-ie poprawi, ale to raczej tylko troszeczkę. Natomiast jeśli chodzi o atak, to tutaj widzę, dysponuje trochę lepszą sytuacją. Jeśli chodzi o pomoc, myślę, że to jest wyrównane. Mamy Bartka Pawłowskiego w dobrej formie. Może tutaj umiejętności Alvareza będą skuteczne. Może wreszcie dobry mecz zagra Marek Hanusek i nie popełni błędów. Więc nie sądzę, żeby widzę jakoś specjalnie odstawał na plus ani na minus w kontekście drugiej linii, a jeżeli chodzi o bramkarza, ja też bym powiedział, że tutaj jest na remis, bo wiesz, Bobek jest chwalony i słusznie, to jest uznawany bramkarz za jeden z największych talentów na tej pozycji w Polsce w tym momencie, ale on trochę tak moim zdaniem broni na takiej młodzieńczej fantazji, to z jednej strony dodaje mu trochę punktów, ale z drugiej gdzieś tam ta fantazja może go ponieść i się spali, jak ten który to, Ikar czy Dedal pofrunął pod słońce. Ikar mu się stopił wosk na skrzydłach i się jednak spalił, albo braknie mu w pewnym momencie jakiegoś doświadczenia, bo nie wiem, czy się zgodzisz, ale kończąc już mój ten kolejny wywód, Bobek i Rawas to są przeciwności. I nie chodzi mi o wiek, bo Rawas ma ile? 24 lata, to jest 5 lat różnicy. Nie Bobek, jest taki, tak. Bobek ma 19. To nie jest jakiś tam żółtodziób kontra stary wyjadacz Van der Sar, 40-letni broniący na Old Trafford. Ale chodzi mi o styl bronienia i charakterystykę. No, Rawas moim zdaniem to jest siła spokoju. To jest piłkarz niesamowicie spokojny i poza boiskiem, ale też na boisku. No bo są tacy, co są dzień do nocy, 180 stopni różnica na boisku, a poza nim. Natomiast mam wrażenie, że Rawas jest też bardzo spokojnym człowiekiem, bardzo spokojnym bramkarzem, piłkarzem, który nie wykonuje jakichś takich ruchów bardzo ekscentrycznych, jakichś eksplozywnych. Jemu to pasuje, jemu to nie przeszkadza w byciu dobrym bramkarzem. Bobkowi na razie ekspresja, młodzieńcza fantazja, brawura nie przeszkadza też w byciu dobrym bramkarzem. Ale jakby to wszystko gdzieś sumować, zestawić, to ja myślę, że to doświadczenie Rawasa, i większe doświadczenie, nie jakieś super wielkie, ale jednak większe i ten spokój, gdzieś mogą się w różnych sytuacjach wyrównywać z tym takim ekstremum Bobka, więc ja bym tutaj też postawił na remis. Moim zdaniem obrona na remis, bramka na remis, pomoc na remis, w ataku jesteśmy troszeczkę lepsi, więc mamy jakby tak się pobawić papierowo w takie oceny, troszkę więcej jakościowych argumentów, a jeszcze wiem, co miałem powiedzieć, to jako postscriptum do kibiców, do słuchaczy, no Janusz Niedźwiedź powiedział właśnie, bo od tego zacząłem, powiedział właśnie o tym akcie desperacji z tą wymianą stoperów, no więc wczoraj odbyła się konferencja prasowa na ŁKS-ie, no i Kazimierz Moskal nie został nawet o to bezpośrednio zapytany o tą desperację, tylko sam do tego nawiązał, czyli widać, że czytał to, co powiedział Janusz Niedźwiedź, że do niego dotarło to, co taką szpileczkę mu wbił trochę trener rywala, no i powiedział, że on nie nazwałby tego aktem desperacji, tylko bardziej odwagą, że to w jego oczach to był odważny ruch, ale nie wynikający z desperacji. Ja myślę, że trochę tego w tym wszystkim było. No generalnie to też tę konferencję odsłuchałem, to jakby no okej, trener Moskal odparował, ale też powiedział jedną rzecz, że to, o czym już mówiliśmy, że zwalnianie trenerów po dwóch, trzech kolejkach to jest chore,
Tylko, że no, tak powtórzę się, myślę, że jeżeli trener nie zostanie zwolniony, to za cały 2023 rok, a nie za początek tego sezonu. Tego trener Moskal może nie do końca wziął pod uwagę, ale też powiedział, że Widzew próbuje grać odważnie, OKS próbuje grać odważnie. Będziemy mieli dwie odważne drużyny. Idealny przepis na 0-0. Albo 4-4. Albo tak. Ale to Bogusław wyparłoby musiał bronić, a nie Bobek. Wolałbym, żeby jednak to zawsze Widzew był tam tą bramkę lepszy i ewentualnie zremisował, bo nie lubię jak z drugą stronę za bardzo, bo wtedy są większe nerwy. Ale czy jednak te nerwy są? No, widzisz, jednak są te nerwy. Dobrze. Nie, wiesz co, jeszcze słówkiem a propos tego właśnie trenera Moskala, bo ja się z tobą zgadzam, co powiedziałeś, ale nie do końca. To znaczy, z jednej strony rzeczywiście, no to jeżeli miałoby dojść do jakichś ruchów, bo my mówimy czysto teoretycznie, no kibice o tym rozmawiają, więc my też to poruszamy, żeby nie było, że my tutaj budujemy jakieś napięcie, że to jest dni policzone niedźwiedzia w dniu derbowym, takie rzeczy wygadujemy i tak dalej. Nie, to zwykła teoria. Natomiast rzeczywiście to byłoby pokłosie kontynuacji poprzedniego sezonu, a nie tylko tego, ale też z drugiej strony, jakby tak przeanalizować słowa Kazimierza Moskala, no to on ma też dużo racji, no bo do cholery jasnej, no jeżeli masz dziś w planach, zastanawiasz się, czy trenera by nie zmienić, no to jaki jest sens budowania drużyny pod niego, sprowadzania zawodników, których sztab szkoleniowy gdzieś opiniuje, ogląda i wydaje decyzję tego nie chcemy, tamtego nie chcemy, tego nie chcemy, o tego byśmy chcieli, a potem się nie udaje, no trudno. Nie po to zmieniasz taktykę i tak dalej, robisz wszystko pod jednego szkoleniowca, żeby go po czterech kolejkach wywalić i wziąć kompletnie nowego. No to byłoby trochę chore rzeczywiście, tak jak powiedział trener Moskal, więc trochę. Miejmy nadzieję, że nie będzie potrzeby. To trzeba było, jeżeli takie podejście, to trzeba było go zwolnić po sezonie po prostu i dać już komuś. Dokładnie. A teraz podjęli decyzję, no to do pewnego momentu trzeba się trzymać. Ale to logika, mówię, tak by podpowiadała. Ale po ewentualnej klęsce dzisiaj wieczorem, myślę, że logika przestanie mieć znaczenie, a wtedy górę by wzięły emocje, a w emocjach wszystko się może zdarzyć. No ale tak jak powtarzam, oby nie było takiej sytuacji. No. Tak naprawdę to gdyby nie ta bramka w odroczonym czasie dla UKS-u, to i trener Moskal był tak troszeczkę, może jeszcze nie byłoby noża przy szyi, czy nie był pod ścianą, ale też już zaczęły się powoli dywagacje, a co dalej, a co i jak, jeden punkt w czterech meczach na przykład, to też zresztą myślę, że w UKS-ie też pamiętają jak sezon w Ekstraklasie, jak się zakończył zdobyciem 25 punktów, zdaje się, i spadkiem kilka właściwie pół rundy przed końcem sezonu już było pewne, że UKS spadnie. Tak, tak nie spadł spektakularnie jak nawet Miedź Legnica, jak UKS wtedy. Tak, także to też nie jest tak, że i w UKS-ie jest, myślę, że jest do końca jakoś tam spokój i poparcie na 1908%, to też chyba tak do końca nie jest. Coś się chciałem zapytać. No, wiesz, oni mają trochę wytłumaczenie, bo jesteśmy Beniaminkiem, więc to, na to trochę patrzą inaczej. To jest też delikatny plusik dla UKS-u przed derbami, że jednak bardziej ciśnienie jest po naszej stronie, nie? Ze względu właśnie na poprzednią rundę, no i na to, że im bardziej byłoby łatwiej przełknąć ewentualną porażkę derbową, bo są Beniaminkiem, niż no drużyna, i która przegrywa z Beniaminkiem. Mecz na Widzewie też jest tak, że to też kolejna. No tak, dokładnie. Jesteśmy na swoim terenie, więc to od nas się wymaga, że my musimy, a oni może nie tyle mogą, też raczej muszą, ale już nie tak mocno, więc to takie psychologiczne kwestie są delikatne, ale to jak gwizdek zabrzmi pierwszy, to nie będzie miało, myślę, żadnego znaczenia. No dobra, a jakieś mamy przecieki, twoje pomysły, czy coś trener będzie zmieniał w składzie, czy po porażce z Pogonią Szczecin wystawił ten sam skład na mecz z Jagiellonią i też się skończyło porażką. Teraz wiadomo, mecz u siebie, to też inne podejście może być. Wiesz co, wydaje mi się, bo nie mam przecieków, to od razu powiem, może się pojawi w ciągu dnia, bo może moje, że tak powiem, źródła bały się. Staną, obudzą się.
Albo się obudzą, albo się nabiorą odwagi, bo bały się wcześniej coś gdzieś, żeby parę puścić, żeby nie było za szybko. Ale jeśli mam. Bo wczoraj robiliśmy, zdradzę wam trochę kuchni, tak co tydzień w zasadzie, co kolejka jest, że i w zasadzie i w serwisie Widzę w Tomy i dla Radia Widzę przygotowuję grafiki z przewidywanymi składami. No i zawsze pytam prowadzącego audycję, czyli najczęściej Mikołaja czy Marcina, albo piszącego relację, zapowiedź meczową na Widzę w Tomy Oskara, jaki sobie życzą składa tej grafice. No i w obu przypadkach wczoraj powiedziano, no kurde, no nie mam pojęcia. Nikt kompletnie nie wiedział. No, rzeczywiście pytanie pod tytułem, czy trener coś zmieni, czy nie zmieni, to jest pytanie wyjściowe. Jeżeli uznamy, że nie, no to skład znamy, a jeżeli uznamy, że zmieni, no to pytanie jak bardzo i na których pozycjach. Czy zmieni ustawienie i wróci nagle do trójki, tym ŁKS zaskoczy? Czy będzie konsekwentny co do czwórki, ale na przykład będą inni wykonawcy, a może będzie dokładnie to samo, ale będą inne zadania personalne i bardziej przygotowane pod kątem przeciwnika, a może trener uzna, że no, w takim meczu nie ma co kombinować i trzeba postawić na sprawdzone schematy, chociaż one do końca nie działały do tej pory, no to trochę tak jak to Einstein mówił, tak, że tylko człowiek wyjątkowo głupi wykonuje cały czas te same rzeczy, myśląc, że to przyniesie za którymś razem inny efekt, tak? Czy mówiąc słyszałem łagodniej... To niedawno, tak? Słyszałem to niedawno. Czy mówiąc łagodniej... Na konferencji trenerów. O, widzisz. Albo mówiąc łagodniej, czy od samego mieszania łyżeczką herbata się zrobi słodsza? No nie zrobi. Trzeba tam dosypać cukru. Więc mam nadzieję, że trener Niedźwiedź nie ma zamiaru podchodzić do tych derbów na zasadzie zagrajmy tak jak do tej pory, zróbmy wszystko tak samo, może będzie lepszy efekt. Nie, nie będzie, trenerze. Tym bardziej, że będziecie jeszcze bardziej rozczytani, bo trener Moskal powiedział na konferencji, że derby to jest taki mecz, gdzie nie, tam ciężko jakąś powtarzalność i tak dalej, że raczej tu się można wielu nowinek spodziewać. No nie wiem, jeżeli my postawimy na to samo, a wcześniej nam to nie wypalało, to tym bardziej teraz nie wypali. Natomiast jeśli odpowiadając już mam na twoje pytanie, według mnie, do czego mi najbliżej, do czego mi nos podpowiada, to przekonamy się pewnie około 18:30-19:00, ale ja stawiam, że skład będzie identyczny jak w dwóch ostatnich meczach, czyli żadnych zmian, natomiast jakie będą zmiany w kontekście zadań indywidualnych, zadań dla poszczególnych formacji, może będą jakieś zmiany w strefie, bo zobaczy trener, że znaczy ŁKS atakuje przy stałych fragmentach, więc zostanie może taki Filip Przybułek po tym, co się stało w Białymstoku, ustawiony w innej strefie do obronnej przy stałych fragmentach, gdzie ewentualny błąd nie byłby taki wpływający na straconą bramkę. No tak, tego typu niuanse mogą być zmieniane. Natomiast wydaje mi się, podkreślam, wydaje, że skład pozostanie taki sam, jaki był. Natomiast Mieszko, do ciebie mam uwagę. Jeżeli ci się taka audycja nie podoba, to co ty tu jeszcze robisz? To tyle. No, czyli zostajemy z Przybułkiem, według Bogusia Kukusia Przybyłkiem, tak? Tak, nazwa go Przybyłkiem. No tak, to przybyłek, można, tak. Przybyłek to, Przybyłek tamto. No wiesz, no przejęzyczyć się można. Ja też pamiętam, że przez pół meczu w Katowicach nazywałem Adriana Bonda Arkadiuszem. Natomiast, bo jak się już raz zakoduje z błędem, to już jedziesz potem z błędem. Nie chcę wracać do tematu Bogusława Kukucia, ale to, że nazwał Przybyłka Przybyłkiem, to by w tym wszystkim byłby w sumie najmniejszy problem. A odpowiadając na twoje pytanie, takie mam przeczucie, że zaczniemy znowu z naszym Przybyłkiem. Z naszym Przybyłkiem, jak to woli, naszym absolwentem Akademii. Niech tak to zabrzmi. No, zobaczymy. No, też tam pojawiały się, że właśnie, że być może znowu zagramy bez młodzieżowca. Jakieś takie ploteczki, ale to przecież nas trochę nie stać, no to chociaż zawsze można to nadrobić wpuszczeniem drugiego młodzieżowca. No okej, okay, ale też tak myślę sobie takie wewnętrzne, też pytał mnie, inaczej, napisałem kawałeczek taki do Łódzkiego Sportu, padło pytanie, jaki mecz, tak dalej. I ja jednak bym postawił, że w tym spotkaniu będzie remis, tak mi się wydaje. Trochę o tym rozmawialiśmy, Maćku, że w drużynie na Widzewie nam brakuje lidera. Chociaż jak pamiętam, jednak akurat w tych derbach, w ostatnich derbach Łodzi, tym liderem potrafił być Bartek Pawłowski, a właściwie no, strzelił bramkę i to chyba takie w tym momencie
myślę, że największy idol dla kibiców Widzewa w tym momencie i tutaj bym, i to chyba taka największa przewaga Widzewa, że jest taki zawodnik, który potrafi teraz sam siebie zrobić tą przewagę i strzelić bramkę, ale też się zdarza tak, że czasem ginie w meczu i przez dłuższy czas go nie widać i jeśli miałbym właśnie cię pytać jakiegoś właśnie takiego lidera czy bohatera, to bym pokazał właśnie chyba na Bartka, chociaż to nie jest oczywiście zupełnie odkrywcze. Tak, no zgadzam się. Nie jest to odkrywcze, ale to jest to prawdziwe po prostu. No, jeżeli piłkarz w trzech kolejkach ligowych, w drużynie, która ma 3 punkty, a więc to nie jest oszałamiający start, łagodnie mówiąc, ma na koncie bramkę i 2 asysty i w każdym meczu jakąś liczbę notuje, jak nie strzela, to asystuje, no to trudno nie powiedzieć, że jest liderem tego zespołu i w ofensywie przynajmniej ciągnie ten zespół. Zgadzam się, że rzeczywiście w tych meczach miał Bartek takie przestoje, ale to nie, jak widać, po prostu się oszczędzał, może zbierał siły na kolejną akcję, bo jak już ją przeprowadzał, no to był stopniowo... Kumulował energię, tak. Na przykład, więc myślę, że tutaj jest to rzeczywiście nasz największy atut w postaci takiej indywidualnej przewagi. Natomiast też zgodzę się z Kazimierzem Moskalem, który wczoraj powiedział, bo też słuchałem całej konferencji, który też powiedział, że mogą może decydować dyspozycja dnia właśnie liderów. No bo jeżeli to są tacy liderzy, my mówimy, że w Widzewie nie mamy liderów, ale ja mam na myśli liderów mentalnych, takich liderów przywódców. Charakterów. Charakterów, dokładnie, zwłaszcza w tylnych formacjach. Natomiast jeśli chodzi o liderów czysto piłkarskich, to bez wątpienia jest nim Bartłomiej Pawłowski, nie ma co do tego wątpliwości. W ŁKS-ie myślę, rzeczywiście, chyba się trochę nie do końca spodziewaliśmy, że jednak tak szybko Dani Ramirez stanie na nogi, a powolutku, może to świadczy po prostu też o sile ŁKS-u, że nawet Ramirez z plaży belgijskiej gdzieś przyjeżdżający rok bez gry praktycznie jest najlepszym ich piłkarzem. No zakładając, że tak, no to dużo też będzie zależało od tego, czy będą mieli swój dzień. Właśnie ci, od których wiele zależy. No w Widzewie ewidentnie jest to Pawłowski, ale może to być też Sanchez, może to być też Terpiłowski, może to być Rawas. To są te nazwiska, które mogą być decydujące. Ich dobra dyspozycja dnia dzisiaj może być kluczowa z naszej perspektywy, a z perspektywy ŁKS-u to może być ta linia obrony, która została tak rewolucyjnie przez trenera Moskala zmieniona. Raz to wypaliło na tyle, że pokonali 2-1 koronę, ale drugim razem już może gdzieś wyjdą jakieś niedostatki, brak zgrania. Pytanie o Ramireza, czy będzie tam jakiś plaster, powiedzmy, ze strony Hanowska, no bo tutaj też mogę dodać, że w meczu, o którym już wspominałem, czyli ruch ŁKS, to w drugiej połowie był taki fragment, w którym Ramirez no, hasał sobie nieźle z piłką w środkowej strefie i co zrobił wtedy sztab ruchu Chorzów, żeby tego Ramireza trochę wykluczyć, bo tam, mówiąc brzydko, śmierdziało jakąś bramką na ŁKS-u, wtedy jeszcze przy stanie 1-0 to było, więc to był gol wyrównujący. No i oni rzeczywiście no, z takim dużym respektem wobec Ramireza się wykazali, bo trener Skrobacz wpuścił na boisko, bo grał ustawieniem z czwórką obrońców, czyli dwójką środkowych, a wpuścił trzeciego środkowego obrońcę. Ale nie do linii obrony, nie po to, żeby przejść na trójkę środkowych, tylko wpuścił środkowego obrońcę, tak jakby w Widzewie gramy mecz z ŁKS-em derbowy i powiedzmy tak w okolicach 60 minuty do pary Silva-Szota wchodzi Żyro. Ale nie po to, żeby grać w linii obrony między Silwą a Szotą, tylko on został ustawiony powiedzmy na pozycji Hanowska, czyli na pozycji numer 6, bezpośrednio przed linią obrony, jako taki rygiel defensywny, po to właśnie, żeby uniemożliwiać rozgrywanie indywidualnych rajdów z piłką Ramirezowi. I od tego momentu Ramirez przestał grać w tym meczu, już zniknął. Więc to z jednej strony to pokazuje, że jest to piłkarz mający jednak jakąś tam dyspozycję, czego się trochę nie spodziewaliśmy, ale też z drugiej strony no, może miał dzień, a teraz już nie będzie miał, także tu się można z trenerem Moskalem zgodzić, że to też może być kluczowe, jaki dzień, którą nogą wstaną ci najważniejsi w tych obu drużynach. W ŁKS-ie przypuszczam, to może być Ramirez, ewentualnie Pirulo, no bo Mokrzycki to raczej piłkarz do walki, czy Hoti wyjdzie, nie wiem. Takie nazwiska jak Śliwa, czy Dankowski, czy Głowacki, przy całym szacunku dla nich, czy Janczukowicz, no to nie są piłkarze, przed którymi należy trząść portkami. To są zwykli średniacy, albo nawet i słabiacy, zwykli przeciętni
wybitniacy ligowi, tutaj każdy z nich może mi zamknąć dzisiaj usta jakimś dobrym występem, ale to byłby, no to i tak by nie zmieniało faktu, że to jest po prostu ligowy plankton. Tak jak u nas takim planktonem ligowym jest, powiedzmy, w tym na razie jeszcze Przybułek, czy jest nim Terpiłowski, czy jest nim Szota, czy Nunes, bo dla mnie na ten moment to są też przeciętniacy zwykli ligowi. To nie są nazwiska, których by się specjalnie ŁKS czy ktokolwiek mógł obawiać i odwrotnie. Myślę, że tutaj główne skrzypce powinni grać w takich meczach Sanchez, Pawłowski, Alvarez, Rawas, to po naszej stronie i po stronie ŁKS-u Pirulo, Ramirez, Bobek, któryś z pary stoperów gdzieś tam, też od niego dyspozycji będzie zależało, jak cała formacja się będzie zachowywać, więc to są te kluczowe, newralgiczne pozycje w obu drużynach. A wracając trochę do historii, to pamiętasz ostatni derby w ogóle na Ekstraklasie, na Widzewie? Byłeś pewnie obecny, rozumiem, bo to był 2012 rok, to byłeś na meczu, zdaje się. Nie, pytasz o te ostatnie derby w Ekstraklasie? Tak. Nie byłem, wtedy to było święta wielkanocne, drugi dzień świąt, pamiętam, że oglądałem mecz, nie byłem jeszcze aż na tyle czynnym dziennikarzem i pamiętam, że mecz oglądałem chyba w telewizji, w lany poniedziałek. No bo to trochę wody upłynęło od meczu w Ekstraklasie, chciałem powiedzieć Wiśle, ale może nie Wiśle, nie, w Nerze. Trochę wody upłynęło. O zwycięstwa jeszcze duży, bo 17 lat, zdaje się, 2006 rok i tak się właśnie zorientowałem, tak trochę przeglądałem, Maćku, że to był ten mecz, w którym Andrzej Tychowski zdobył bramkę, a tydzień temu o nim wspominaliśmy z okazji urodzin. Także to... A to mówisz naprawdę... o ostatnim zwycięstwie w Ekstraklasie, tak, widzę, w Derby. Tak, ostatnim zwycięstwie w Ekstraklasie, tak. 3-1. Bo to ostatnie ogólnie to u siebie, to była pierwsza liga, tak, wtedy, co Budka i Matusiak strzelali. Tak, pierwsza liga. Tak. No to 17 lat nie wygrać w Ekstraklasie derbów z ŁKS-em. No panowie Czerwiec, Koniarek, Szarpak, Majak, Łapiński, to po prostu włosy sobie z głowy wyrywają. No ale bilans wciąż jest to dodatni dla Widzewa, korzystny dla Widzewa i rzeczywiście też nie jest tak, że to nie może być poprawione, wręcz myślę, że sporo argumentów. Właśnie trener Niedźwiedź wspominał, trener tak często mówi dosyć ogólnie i frazesami sypie, ale mówił, że to dojrzałość, doświadczenie powinny być po stronie Widzewa i tak, jakby popatrzeć na liczbę rozegranych meczów w Ekstraklasie, to rzeczywiście to po stronie Widzewa. Oczywiście jest tam Adam Marciniak, ale chyba to jest tak, że trochę już zmierzch tego zawodnika, bo on ostatnio bardzo jest aktywny medialnie, w mediach społecznościowych, dużo tam gada, kłapie na lewo i prawo, ale chyba też już najlepsze czasy za nim. I rzeczywiście to takie trochę enigmatyczne, zawsze nie wiadomo, łatwo powiedzieć, no doświadczenie jest po naszej stronie, tak? A jak je rozumieć według ciebie, Maćku? Ja nie wiem, czy to w ogóle będzie miało jakieś znaczenie. No może i tak, ale czy jest sens się tutaj zastanawiać nad tym, kto ma jakie doświadczenie derbowe? No tak jak powiedziałem, no. Myślę, że nie derbowe, to chyba jest w ogóle jakby ekstraklasie. W ogóle w ekstraklasie. Ligowe, no. tak bardziej to było. No tak, no ale puszczanie po Omicy, jakie miała doświadczenie w ekstraklasie? No chyba trzech piłkarzy tylko kiedykolwiek, tych, którzy wybiegli. Ktoś tam więcej grało, tak. Trzech chyba piłkarzy, bo ja sobie to wtedy sprawdzałem. No a postraszyli nas, prowadzili 1-0, bo wyszła im Siemaszce bramka życia. Wszystko się może zdarzyć, nawet to najnowicy już może bramkę strzelić, więc ja bym pod tym kątem w ogóle na to nie patrzył. Myślę, że to jakiegoś wielkiego znaczenia mieć nie będzie, może jakieś niewielkie. Jak nasi doświadczeni, tam Bartek Pawłowski chyba ma najwięcej spotkań w Ekstraklasie rozegranych spośród Widzewiaków, czy coś pomyliłem? No tak, Patryk Stępiński może mieć też sporo, ale chyba nie aż tyle, a pozostali nie za bardzo. No więc Bartek Pawłowski może mieć gorszy dzień i już stracimy wiele, a dobry dzień może mieć, nie wiem, Kamil Dankowski czy Adrien Louvot, który będzie grał dopiero drugi mecz w polskiej ekstraklasie, będzie miał niezły dzień i przykryje Bartka, schowa Bartka do kieszeni, jak to się ładnie mówi. Może się tak zdarzyć, bo polska piłka jest słaba, polska piłka pomiędzy tymi drużynami nie ma jakichś wielkich różnic i takie rzeczy są możliwe, więc ja bym na to w ogóle nie patrzył.
A jeszcze Mieszko, chciałbym ci odpowiedzieć. Nie, nie zmieniasz mojej narracji. Chodzi mi tylko o to, że narzekasz, kończcie tą audycję, bo nie da się was słuchać, a siedzisz, słuchasz i gadasz. No to trochę jesteś niekonsekwentny. No albo jest to wartościowe i cię przykuwa do głośników, albo mamy kończyć. No, może po prostu ty skończ i będziesz miał spokój. To ja zacznę kartkę z kalendarza w takim razie. Poprawiłeś tego Excela, żeby nie było znowu... Wiesz, że zapomniałem o tym kompletnie, teraz mi uświadomiłeś, że tam był jakiś problem. Zobaczymy, może reset komputera wystarczył. No ja bym dzisiaj wpuścił jednak Christophera Hansena, bo ma dzisiaj 29 urodziny, ale jak wiemy... Znaczy ja nie wiemy właściwie... Przepraszam, Andrzej, że znowu ci przerywam, ja bym jeszcze Leszka Iwanieckiego wpuścił. Chociaż ma 64 urodziny, też może byłoby nieźle. No i Bogdana Pikutę, 51 urodziny. Też można by... No ale przynajmniej Christopher Hansen jest jeszcze w kadrze widzowa, chociaż nie wiemy właściwie dlaczego nie jest w kadrze meczowej na żadne z tych spotkań, bo trener Niedźwiedź tak mówił, że na konferencji... Nie, ja zrozumiałem. Się źle broni przede wszystkim. Źle się porusza w defensywie, to nie wystarczy tylko tam parę razy sztuczkę zrobić, więc generalnie tutaj między wierszami wyczytałem, że taktycznie jest słabo z Hansenem. Nic się nie nauczy jeszcze chłop. Przez tyle... No, przez może się już nigdy nie nauczy. No. To już pewnie się nie nauczy, ale no okej, podchodzi 29 urodziny. Dzisiaj jeszcze wciąż jest piłkarzem Widzewa. W zeszłym sezonie 23 mecze i 3 bramki. Nie powiem, miał jakiś udział w utrzymaniu Widzewa w Ekstraklasie. Tak jak wspomniałeś, 51 urodziny mistrz Polski z Widzewem Bogdan Pikuta. W sezonie 95-96, co prawda tam grał tylko jesienią, ale, no ale myślę, że sporo starszych kibiców go pamięta. Zresztą ta przygoda była krótka, 28 meczów, półtora sezonu, 8 bramek, ale jakoś tak zapadł trochę kibicom w pamięć, tak? Zresztą chyba też się tak okazało, że czuły jakoś tam związek też z Widzewem mimo tego krótkiego pobytu, tam, gdzieś tam się pojawił w mediach i tak dalej No i wszystko najlepsze dla pana Bogdana Pikuty. No i jeszcze Leszek Iwanicki, 64 urodziny, król strzelców, ale z motorem w Lublin, nie z Widzewem. A Widzewie trochę spędzi, bo lata 86-93 z krótkim wyjazdem do Korei grał w Widzewie. No tylko trzeba wam przypomnę, że to też dzięki wam, między innymi dzięki kibicom udało się pana Leszka doprowadzić do takiego stanu, że chodzi już w miarę chyba dobrze. Nie wiem, czy ty widziałeś go dokładnie. Wiem, że no był, kibice pomogli mu w leczeniu i tak dalej, stanął na nogi, że to tak naprawdę stanął na nogi. Dodajmy też, że pan Konrad Walczak też tym wszystkim pomógł, bo to w szpitalu wam była ta operacja robiona. No, ale jakby to jest jasne, jak najbardziej. Ale tak, rola kibiców to była bardzo duża, tak, jak najbardziej. Myślę, że gdyby nie kibice, to pan Leszek Iwański nie czułby się tak komfortowo, jak się czuje teraz. Był, no chyba ostatni jakiś meczu był, nie wiem, czy nie, na Puszczy był na pewno, tak? Jakby gdzieś tak, widziałem. Znaczy nie wiem, tak, był na Puszczy i będzie też dzisiaj. W dniu swoich urodzin też jedzie na mecz, bo rozmawiałem akurat z naszym wspólnym znajomym, który go zabiera, więc także będzie dzisiaj obecny, także jak ktoś pana Leszka spotka, to może sobie tutaj bezpośrednio złożyć życzenia. No to taki człowiek, który, jak się mówiło tak popularnie, wiązał krawaty nogą, czyli miał świetnie ułożoną nogę, potrafił rzutów wolnych strzelać fajne bramki, ale z drugiej strony też trochę irytował kibiców, pamiętam, bo miałem okazję go zobaczyć na boisku po powrocie Widzewa do i w pierwszej lidze, po spadku Widzewa do drugiej ligi, po powrocie do pierwszej ligi, bo wtedy zaczęła się moja przygoda z Widzewem. Irytowały jego kółeczka takie w środku boiska i to też kibice mu trochę zarzucali, ale lubi jednak... Lubił piłkę. Nie lubił się z nią rozstawać w każdym razie, tak. Ale potrafił przymierzyć, także ręce się składały do klasku. Były sezony, gdzie był najlepszym strzelcem Widzewa, grając jako pomocnik ofensywny. No to też świadczy o tym, że umiał bramki strzelać. Tak. A co do pana Bogdana Pikuty, to nie wiem, czy wiesz, ale jeszcze 2 sezony temu grał w piłkę w wieku 50, teraz mówisz 51, to 49 lat. I co ciekawe, był grającym trenerem, a w zespole, który prowadził i w którym grał też jego syn, Patryk Pikuta, więc bardzo ciekawa sprawa, jak Górnik nie Piaski, ma 50 lat, być czynnym piłkarzem, oczywiście na poziomie tam ligi okręgowej czy A-klasy. Karierę zakończył 2 sezony temu w Górniku Piaski. Piaski to jest taka dzielnica Czeladzi.
Więc to taka ciekawostka a propos... Mam otwarty, to rzeczywiście potwierdzam. Górniku Piast. Okej, okay. No bo ja z głowy, ale jestem o tyle mądry, że sam pisałem tekst urodzinowy wczoraj, więc on to, mam to na świeżo. Jeśli chodzi o Excela, czy mamy jeszcze jakieś solenizantów? No bo to trójka wybitnych rzeczywiście, znaczy dwójka wybitnych i plus jeden, który jest aktualny, stąd się znalazł w tym gronie. Ale myślałem, że może byli jacyś tacy mniej jeszcze pamiętani. Niestety Excel dalej nie działa, więc robię to ręcznie, ale znalazłem mecz w 1948 roku, 12 sierpnia, AKS Chorzów, uwaga, nie Ruch Chorzów, żeby nie było, i to są dwa odrębne kluby, żeby ktoś sobie może nieświadomie nie pomyślał, że to może Ruch jest jakimś następcą AKS-u i tak dalej. Nie, absolutnie. Gdyby Ruch grał z AKS-em, to graliby derby Chorzowa i wtedy przegraliśmy na własnym boisku 0-3. Więc no to był zły mecz dla Widzewa, co tu dużo mówić. I jest jeszcze co najmniej jeden, bo rzucił mi się w oczy mecz 12 sierpnia rozgrywany, ale to będzie na sam koniec. Na razie przewijam tę listę, żeby dojść. Ty pamiętasz? Nibara by trzeba zapytać. On pewnie był na meczu z AKS-em Chorzów w 1948. Na pewno był. Myślę, że wtedy już fan klub Red Bulls Warszawa działał i oni po prostu z Warszawy sobie wtedy przyjechali na mecz z AKS-em, bo to jednak przeciwnik na tamte czasy, no taki etatowy chyba, nie? Klub w Ekstraklasie, czy to był epizod AKS-u. Ja pamiętam, że są różne takie quizy, wymień wszystkie drużyny, które grały w Ekstraklasie i zawsze o tym AKS-ie zapomnę i na koniec, jak tam wyświetli się lista odpowiedzi, jak czas upłynie, to mówię, kurwa, znowu o tym AKS-ie zapomniałem. No. No ja nie pamiętam, ale rzeczywiście chyba się przewijał w tych latach w międzywojniu, prawda? To chyba się przewijał. Znalazłem kolejny przykład meczu rozgrywany 12 sierpnia. To był rok 78. Graliśmy na własnym boisku, więc to się też powtarza. I tutaj wygraliśmy 2-1 z Wisłą Kraków. Bramki strzelali wtedy pan Kowenicki i Surlit. Ryszard Kowenicki, tak? Dobrze pamiętam? Tak. Ryszard Kowenicki i Krzysztof Surli. No chyba, że pan Wiesław, ale jemu chyba się nie zdarzyło bramki strzelić. To nie Chilavert. No to patrzę jeszcze dalej, czy coś będzie po drodze, bo wiem, że na pewno będzie świeżo w pamięci mecz rozgrywany tego dnia, który też nie wróży dobrze, jeśli ktoś jest zwolennikiem magii liczb. Obiecuję, że na następny program doprowadzę to do porządku, tak żeby zaczęło to działać jak trzeba. Z tym Excelem, żeby to było wszystko sprawne i łatwe. Na razie przewijam sobie, już jestem na roku 84 i na razie żadnego meczu 12 sierpnia nie znalazłem. Nawet 12 grudnia kiedyś graliśmy mecze z Dynamem Mińsk w Pucharze UEFA. Nie wiem, czy kojarzysz. No chyba był taki mecz. Ja się wtedy, 3-0, ja się wtedy jeszcze nie urodziłem. Dopiero za 1-0 Dariusz Dziekanowski. A no to w rewanżu było. W rewanżu, tak. Mówię o meczu rewanżowym. Tu jest 12, ale wrzesień. Nie wiem, czy słuchać moją córkę, bo przed chwilą tutaj wyszła i gadała, coś tam śpiewała, że derby Łodzi dla Widzewa, ale po swojemu. Ale dokładnie wiem, co miała na myśli. O, mamy kolejny przykład. 12 sierpnia, 89 rok, rok przemian w Polsce. Zagłębie Lubin, mecz domowy, porażka, 0-1. Więc na razie na trzy mecze rozgrywane tego dnia w historii Widzewa graliśmy wszystkie trzy u siebie i dwa z nich przegraliśmy. Jedno było zwycięstwo. Za chwilę jeszcze do tego dorzucimy co najmniej jedno, ale może nie tylko jedno. 12 maja. Tutaj nic ciekawego, ja to tak przewijam, a trochę tych spotkań jednak widzę w swojej historii oficjalnych rozegrał, bo tu i puchary ligi, i puchary ekstraklasy, i puchary Polski, i europejskie puchary. Tak, drodzy młodzi słuchacze, kiedyś widzę grał w europejskich pucharach ćwierć wieku temu i wtedy się wydawało, że jakby ktoś nam wtedy powiedział, że trzeba będzie czekać kolejne 25-6 lat na następny występ, znaczy może nawet i 30 trzeba będzie czekać, to by cię w pysk uderzyli za takie bluźnierstwo, bo by nikt w to nie uwierzył, nie potraktowałby tego na serio. Jestem już na roku 96 i nadal nie znalazłem przykładu meczu rozgrywanego 12 sierpnia, albo wzrok mi już zawodzi i literki się zlewają. 98 także nie, więc przechodzimy do... Jeszcze tylko ćwierć wieku. Dziewiątego, a to szybciej idzie, bo tylko przechodzę do tych miesięcy, to jest miesiącami ułożone, ale no ale cóż poradzić. W 99 także takiego przypadku nie było w 2000 roku. Był w 2000 roku, uwaga, mecz znowu domowy z Legią Warszawa.
12 sierpnia 2000. Mecz u siebie rozgrywany. Pamiętasz wynik? Czy nie pokusisz się, no jest, żeby sobie ten mecz skojarzyć? To nie jest ostatnie jakieś zwycięstwo? To 3-2 czy coś? Nie. To nie. Tamte to było to w remis jakiś, tak? Tamte, tak, 0-0. 0-0. Ja tego meczu kompletnie nie pamiętam, muszę powiedzieć. No może pewnie dlatego, że było 0-0, bo czasem mecze zapamiętujemy przez pryzmat strzelców bramek, nie? To, a jak nie ma bramek, to nie ma się do czego w pamięci odwołać. Dobra, co tu dalej? Tutaj w 2003 nie było, w 2004 również. Tego dnia nie graliśmy meczu. 2005 także nie. 2006. 11 graliśmy derby. O proszę, to też ciekawe. To był, no słuchaj, jaka sytuacja, bo przypadkiem wpadłem na to. Ten mecz, o którym wspominałeś, czyli ostatni ekstraklasowy. Tak, to było to zwycięstwo ostatnie 3 tak, lata. To 11 było... sierpnia, to niemalże, tak. Niemalże równiutkie 17 lat. Wczoraj tak. Wczoraj minęło 17 lat, okrągłe 17 od tego spotkania. No proszę, Tychowski, Bogunowicz i Łukasz Madej dla UKS-u. Jeśli dobrze pamiętam, Andrzej, wszystkie bramki wpadły przed przerwą. Wszystkie trzy. No, bo chyba Madej też strzelił okay. przy 2-0 dla Widzewa. Madej chyba strzelił kontaktową bramkę jeszcze w pierwszej połowie, a w drugiej się już nic nie z bramkami nie wydarzyło. Poproszę o czat, o korektę, jeśli coś źle pamiętam. W roku 2000... Mieszko pamięta na pewno. Mieszko tak, Mieszko wszystko wie. Mieszko na pewno nam zaraz powie. Więc tak, jeśli chodzi o sierpień 2011, brak takich spotkań, już zmierzamy do ostatniej dekady i będziecie wszyscy wolni, zwłaszcza Andrzej. Dobra, to 2012 nie ma, 2013 nie ma, 14 nie ma, 2015 także nie graliśmy tego dnia, 2016 to już czasy czwartej ligi, to już reaktywacja nam tutaj wjeżdża, nie było meczu, 2017 mieliśmy mecz w 2017 roku, znowu w domu, wszystko w domu graliśmy 12 sierpnia i dzisiaj też zagramy w domu. Świtnowy Dwór Mazowiecki, zwycięstwo 2-0, bramki Mateusz Michalski, Daniel Mąka, to był chyba debiut, a nie, przepraszam, nie, dobrze mówię, to był debiut. Trenera? Debiut, przepraszam, powrót. Pierwszy mecz trenera Franciszka Smudy w roli Widzewa. Ostatni jak na razie, bo to był mecz drugiej kolejki. W pierwszej graliśmy z Wiktorią Sulejówek. Jeszcze był tam na ławce Przemysław Cechesz, a później już... Ale wiedział już, że go nie będzie. Tak, dokładnie. Bo wiedział, jakby był hamem, to by wziął L4 i nawet by nie pojechał. No więc wtedy za kadencji trenera Smudy wygraliśmy 2-0 ze świtem Nowy Dwór Mazowiecki. W 2019 meczu 12 sierpnia nie było, w 2020 również, w 2021 też nie. To był rok pandemiczny, więc wtedy było tak dość nietypowo. 2022, no i to jest już jedyna możliwość i jest dzisiaj rocznica, okrągła rocznica pierwsza meczu z Legią Warszawa. Równo rok temu graliśmy w kolejce numer 5 z Legią Warszawa i pamiętamy, że przegraliśmy 1-2 po bardzo słabej pierwszej połowie, w drugiej nieuznany gol Patryka Stępińskiego gdzieś w okolicach 60 minuty. Może gdyby był uznany, może gdyby nie spalony, wywalczylibyśmy jakiś punkt. Zabrakło czasu, bo gol Lipskiego honorowy padł w doliczonym czasie. Także wszystkie mecze w historii, było ich, jak słyszeliście, kilka, 12 sierpnia, które Widzew rozgrywał na własnym stadionie i dzisiaj też tak będzie. Niestety większość z nich przegraliśmy, ale dzisiaj wygramy, tego się trzymamy, na taki optymistyczny wątek na sam koniec. Tak, wygramy 3-1. Wygramy. Po ŁKS pokonamy. No, dyplomacja musi być. Dobra, no to kończymy i za chwilę są, tak? Za chwilę, Maćku, kolejne programy, kolejne audycje. Już za moment, już pewnie Mikołaj puka tam do mnie i mówi, wreszcie skończysz wreszcie gadać, bo Mikołaj Janusik i Zbyszek Żubrej zapraszają was na zapowiedź meczu, więc zostańcie z nami. Miał być Adrian Budka, ale podobno coś mu wypadło. Nie wiem ostatecznie, czy się udało to jakby na live przełożyć, czy będzie sam Patryk Wolański. No szkoda, fajnie jakby był Adrian, bo to jednak jest strzelec zwycięskiej bramki w ostatnim w ogóle wygranym meczu domowym derbowym Widzewa z ŁKS-em. To było w pierwszej lidze, ale wtedy ostatni raz w 2006 roku ŁKS pokonaliśmy u siebie. Właśnie po bramce Adriana Budki, no ale no, są takie sytuacje, że się nikt nie da przewidzieć. Ale nie wiem ostatecznie, na czym stanęło. Na pewno ma być Patryk Wolański. Tyle wiemy. Oddajmy już głos chłopakom. My dziękujemy, zapraszamy za tydzień. Cześć. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi.
Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Zapowiedź meczu. Dzień dobry, 12 sierpnia, dzień 69. Derbów Łodzi, godzina 11:09. Przedłużyli trochę chłopaki audycję poranną. Dzień dobry, Widzewie. No ale przechodzimy do tej drugiej części, można powiedzieć, tego porannego bloku dwóch audycji. Przechodzimy do zapowiedzi meczu nietypowo, bo zwykle te audycje realizujemy jednak dzień przed dniem meczowym, albo rano, albo wieczorem, no ale tak sobie zorganizowaliśmy ramówkę na ten tydzień i tak to wszystko zaplanowaliśmy, że wyszło na to, że ta zapowiedź meczu dzisiaj wyjątkowo w dzień meczowy. W sumie dajcie znać, czy wam to pasuje, to zobaczymy, czy będziemy taką tradycję kontynuować. No ale zapowiemy dzisiaj spotkanie derbowe w składzie Mikołaj Janusik oraz Zbyszek Żubryj, witajcie. Tak, jest to audycja jakby na żywo, a z tego względu też, że no mecz chyba wyjątkowy dla nas kibiców Widzewa, więc jeśli można, to warto robić takie rzeczy na żywo. Mecz wyjątkowy, bo mecz derbowy. Powiem wam szczerze, że ja na teraz jestem jakoś tak w miarę spokojny, choć już taka pomału ekscytacja u mnie się pojawia, bo wiem, że zaraz po audycji będę wyjeżdżać i kibicować przynajmniej z częścią z was dzisiaj, także to też dla mnie gdzieś tam taki podniosły moment, ale jeszcze jakby samym spotkaniem się nie denerwuję. Cieszę się na tą atmosferę, na to, co się wydarzy, a mam nadzieję, że się wydarzy dobrze. No właśnie, ty Zbyszek ruszasz od razu po audycji w drogę, no ale zapytam o te derby Łodzi, z czym one tobie się kojarzą i czy jako osoba, powiedzmy, gdzieś tam spoza Łodzi, z Wielkopolski, też się tym tak emocjonujesz, czy, no bo w sumie wiesz, ja jestem z Łodzi i całe życie tutaj mieszkam i dla mnie to spotkanie jednak jest zdecydowanie, jeśli chodzi o wagę meczu, na najwyższej półce. I pytanie, jak to u ciebie wygląda, czy też te emocje tak bardzo odczuwasz jako taki szczególny mecz, no i w sumie możesz przy okazji powiedzieć, bo też chwilę o tym rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, skąd u ciebie w ogóle to zamiłowanie do Widzewa, no bo jednak trochę do tej Łodzi na Widzew masz, a mimo tego regularnie tam od lat się pojawiasz i może przybliżysz słuchaczom swoją historię z tym związaną. No tak, to może faktycznie zacznę od tego, że jakby wybór tego, że będę widzewiakiem, w moich realiach nie był łatwy i oczywisty, ale powiem szczerze, że z perspektywy czasu, a już jest ponad 20 lat, bo gdzieś tam na początku lat 90. Zostałem świadomym widzewiakiem, już wtedy mogę powiedzieć, że to było świadome, z racji tego, że mogłem zagłębiać się w historię, bo ja gdzieś tam też pod kątem historycznym na ten mój kochany Widzew lubiałem spojrzeć od samego początku. I też chyba trafiłem wtedy na podatny grunt, że to były te lata 90, więc ja wtedy był ten wielki Widzew. W zasadzie przeskakiwaliśmy z jednej epoki wielkości do drugiej. No i to też mi pomogło. A genezą w ogóle tego, że gdzieś tam jestem widzewiakiem, to byli moi koledzy ze szkoły podstawowej. Bo no, muszę powiedzieć, że ja jako widzewiak wychowałem się
na gruncie legijno-lechickim, bo u nas jest taki podział. Generalnie Złotów Wielkopolski jest lechicki, ale zdarzają się też kibice Legii. Tylko, że muszę się też wam do czegoś przyznać, kibice Legii nie są tak dumni w Złotowie, nie pokazują się tak w barwach. Natomiast ja to robię z przyjemnością i w pełni świadomie, ja widzewa się nie wstydzę. No ale tak właśnie wracając do tego, jak to zostałem widzewiakiem, no to tak właśnie przez kolegów, bo no wiadomo, jeśli jest to gdzieś tam podział taki legijno-lechicki, no to o tym Widzewie mówiło się różnie. No i różne piosenki też śpiewano na ten temat. I no ja wtedy zacząłem sobie to analizować i właśnie pod kątem takim historycznym, wtedy pamiętam, były też takie początki internetu, które mogłem i już wtedy sobie zaglądałem na Widzewiaka i pierwszą stroną, z której czerpałem jakieś tam informacje takie w miarę bieżące na temat klubu, to był właśnie Widzewiak. W dużej mierze artykuły były pisane wtedy przez pana Kukucia. No i tak to gdzieś tam właśnie zacząłem sobie analizować i te kwestie takie historyczne. No to mówię do chłopaków, no to poczekajcie, jak wy tak mi śpiewacie różnego rodzaju piosenki, no to ja na złość wam wtedy zostanę tym trzecim, no i zobaczymy, kto na tym lepiej wyjdzie. A nie ukrywam, że czułem wtedy tą unikatową satysfakcję, no bo to były te lata 90., gdzie Widzew rósł i odgrywał już znaczącą rolę, gdzieś tam zdobywał podia. Więc no muszę tutaj słuchaczom powiedzieć, że po takim meczu dobrym Legii z Widzewem czy ŁKS-u właśnie z Widzewem czy nawet Lecha z Widzewem, to ja czułem dumę, bo wtedy chłopacy gdzieś tam no zbijali ze mną tą pionę, ale już z takim uznaniem, że jednak ten Widzew to nie jest takie coś do bicia, że ten Widzew z tymi zespołami wtedy z górnej półki, bo tak było to uznawane, też potrafi wygrać i nawet utrzeć nosa, zdobywając gdzieś tam wicemistrzostwa czy mistrzostwa Polski. Więc no nie ukrywam, że to była też dla mnie satysfakcja i z perspektywy czasu wiem, że to był dobry wybór, nie żałuję go i na pewno gdybym miał zawsze czas, też zostałbym Widzewiakiem. Okej. Przejdźmy sobie teraz może szybko do takich podstawowych informacji o naszym dzisiejszym rywalu derbowym, więc możesz taką grafikę wyświetlić. Rok założenia 1908, barwy biało-czerwono-białe. Dobra, pojemność stadionu to jest bardzo, bardzo podobna do naszej, delikatnie większa, bo 18 029 krzesełek na stadionie przy Aleja Unii. Debiut w Ekstraklasie to jest 1927 rok, 67 sezon. Rozgrywają teraz w najwyższej klasie rozgrywkowej Rycerze Wiosny. Najwyższa wygrana to jest 8-1 z Lechem Poznań. W Ekstraklasie oczywiście porażka 0-9 z Pogonią Lwów. No a jeśli chodzi o bilans z Widzewem, to jest to bilans oczywiście dla nas korzystny. 12 jedynie zwycięstw ŁKS-u, 20 remisów i 24 zwycięstwa Widzewa. Bramki 55 strzelonych przez ŁKS i 76 straconych. Prezesem Łódzkiego Klubu Sportowego jest Jarosław Olszowy, a trenerem Kazimierz Moskal.
który wrócił do łódzkiego klubu sportowego. Oczywiście już jakiś czas temu, ale pamiętamy, że był on także szkoleniowcem naszego rywala z zamiedzy podczas tego ostatniego pobytu sezonu w Ekstraklasie w sezonie 19-20. Zobaczmy sobie może tę grafikę ze strzelcami najlepszymi i z ostatnią formą obu drużyn. Ostatni mecz w Ekstraklasie to jest mecz, od którego minęło już ponad 11 lat. To jest sezon 11-12. 9 kwietnia 2012 rok. Z tego co pamiętam, to był poniedziałek wielkanocny. No i wtedy jeszcze na starym stadionie ŁKS-u zremisowaliśmy tam 1-1. Bramkę dla Widzewa zdobył Marcin Kaczmarek, tak mi się wydaje. Możecie na czacie napisać, jeśli się pomyliłem, ale chyba nie. Chyba dobrze pamiętasz, bo mi się też tak jakoś kojarzy, tak, że to wtedy był Kaczmarek. No, pamiętam, że wyszliśmy na prowadzenie na początku drugiej połowy i szybko ŁKS potem wyrównał. Bilans spotkań w Ekstraklasie korzystny dla Widzewa. No to już go przedstawiłem w sumie przed chwilą przy okazji tych statystyk ŁKS-u. Ostatnie 5 spotkań ligowych, no tutaj oczywiście dysponujemy tylko 3, no bo patrzymy na ten sezon, a mamy za sobą 3 kolejki. Obie drużyny, można powiedzieć, bilans mają taki sam, ale w trochę innej konfiguracji, bo Widzew zaczął od zwycięstwa, no a potem porażka w Szczecinie i porażka w Białymstoku, a ŁKS z kolei zaczął sezon nie najlepiej od porażki w Warszawie, potem przegrał w Gliwicach z Ruchem, na ostatnio to zwycięstwo z Koroną Kielce w doliczonym czasie gry. Jak myślisz, czy to zwycięstwo z Koroną może mieć jakiś wpływ na drużynę pod względem mentalnym? Czy to jest jakaś przewaga ŁKS-u pod tym względem? Wiesz co, no na pewno uwierzyli, że mogą wygrać i na pewno będą chcieli wygrać, ale ja mam nadzieję taką, że nasi panowie są świadomi tego, ile dla nas mecze z ŁKS-em znaczą. Znaczy, świadomi tego w tym sensie, że nie będą sparaliżowani, tylko świadomi pod takim kątem, że po prostu wyjdą i będą walczyć, zasuwać, nie będą się bać odstawiać nogi, że te cechy wolicjonalne tutaj też będą miały u nas znaczenie i wbrew pozorom zagramy może spokojniej, bo będziemy mieli ze sobą na pewno ponad 17 tysięcy kibiców na stadionie. Tego ja jestem pewien. Jest to nasz dom i mam nadzieję, że tutaj, znaczy ja mam przekonanie, chciałbym, żeby tak było, że tutaj chłopacy będą chcieli się pokazać z jak najlepszej strony i gdzieś te ostatnie niepowodzenia udało im się odsunąć w głowie i wyjdą z czystą głową i powiedzmy, no w głowie zaczną ten sezon od tej czwartej kolejki w czwartej kolejce pokażą, że po 17 latach w Ekstraklasie warto wygrać mecz z ŁKS-em. Ba! Można wygrać mecz z ŁKS-em i nawet trzeba by wygrać mecz z ŁKS-em i zrobimy to w dobrym stylu. Bo wbrew pozorom wydaje mi się, że kadrę mimo wszystko mamy lepszą. Okej, można by mówić, że gdzieś tam jest ten Pirulo u nich, ale Pirulo jakby na tą chwilę dla mnie jeszcze nie jest w tej takiej top formie. I może chcieć nie odgrywać jeszcze tutaj jakby znaczącej roli dzisiaj. Okej. Okay. Przejdźmy sobie do najlepszych strzelców obu drużyn. Widzę, że mamy ich aż 5 z racji tego, że no, wszyscy mają po jednym golu. Patryk Stępiński, Bartek Pawłowski, Andrzej Stiganik, Ernest Terpiłowski, czyli strzelec tego gola w Białymstoku ostatniego i Fran Alvarez. No miejmy nadzieję, że ktoś
jeszcze do tego grona dołączy po dzisiejszego wieczoru, albo któryś z tych panów powiększy swój dorobek i zostanie samodzielnym liderem. Jeśli chodzi o LKS, po jednej bramce Tutyskinos i Ramirez, no bo w meczu z Koroną strzelone 2 gole i to były pierwsze 2 gole LKS-u w tym sezonie. Zobaczmy sobie grafikę z analizą meczów i bilansu i także kursów bukmacherskich, więc jakbyś mógł to proszę cię o wyświetlenie tej grafiki. Jeśli chodzi o te kursy, to co ciekawe, mamy lekki wzrost, bo obecnie koło 2 na Widzew, 3,65 na remis i 3,90 na ŁKS, więc jesteśmy dalej faworytem, ale trochę wzrósł ten kurs na gospodarzy, bo jeszcze kilka dni czy nawet tygodni temu to było gdzieś w granicach 1,8, 1,9. Teraz bukmacherzy trochę dali szansę na większy zarobek, jeśli się dobrze to wytypuje, ale według bukmacherów dalej widzę faworytem i to w sumie takim dość znacznym jak na realia ekstraklasy i rozgrywek w ogóle polskich, no bo tutaj wiemy, że często te kursy są podobne z racji na to, że ciężko tych faworytów wytypować. No, a jak sobie spojrzymy na liczby, to oczywiście obie drużyny po 3 mecze na koncie, bilans taki sam, 1-0-2, średnio 1,5 punktu na mecz to daje, a z tym, że bilans bramkowy sprawia, że widzę w tej chwili na miejscu 9, ma ŁKS na miejscu 13. Wydaje mi się, Zbyszek, że teraz będziemy mogli chyba sobie powoli przejść do wypowiedzi obu trenerów i może zacznijmy od Kazimierza Moskala, bo mamy także nagranie, wydaje mi się, że uda nam się włączyć, mamy nagranie z konferencji ŁKS-u, więc proszę cię o tak, ja zrobię taką malutką przerwę i po tej przerwie proszę dajcie znać, oczywiście dżinglową, i po tej przerwie dajcie znać, czy będzie słychać trenera Kazimierza Moskala. Jeśli nie, no to postaramy się wtedy przeczytać wersję taką tekstową, ale mam nadzieję, że będzie to bez żadnego problemu. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Dzień dobry, witamy na konferencji prasowej przed meczem 4. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Jutro o godzinie 20 na stadionie Widzewa, 69. derby Łodzi, obronie trener ŁKS-u Kazimierz Moskal. Dzień dobry. Dzień dobry. W pierwszym meczu i drugim tego sezonu na stoperach grała dwójka doświadczonych piłkarzy, myślę o Monsalve i Marciniaku. W trzecim zagrali debiutanci. Ma pan jakieś wnioski przed meczem z derbowym? Tak, takie, że niektórzy taką sytuację nazywają desperacją, inni mogą to nazwać odwagą. Czy pan będzie desperatem, czy odważny w sobotnim meczu z Widzewem? Ja chcę być odważny. Czyli? Stawia pan na debiutantów? Ja chcę być odważny. Jak by pan porównał hiszpańskie duety ŁKS-owski i widzewski? Oczywiście, jeżeli Pirlo zagra. No myślę, że to są troszkę inni zawodnicy, szczególnie myślę tutaj o Jordim, występujący na pozycji numer 9. My mamy dwóch Hiszpanów, nie licząc Nacho, który gra w defensywie. Mówimy o Ramirezie i Pirulo, którzy wydaje mi się bardziej są do gry takiej kombinacyjnej. Porównałbym ich bardziej tutaj do tego właśnie Alvareza. Na pewno wykluczony jest występ Bartka Szeligi. Pozostali zawodnicy szykowani są normalnie do meczu. Dzisiaj mamy trening o 18, jutro jeszcze rozruch przed samym meczem, więc te decyzje zapadną, myślę, dzisiaj po tym treningu wieczornym. Piotr Gajewski z Telewizji Polskiej. Na pewno pan analizował te pierwsze 3 mecze. Widzewa, słabe, mocne strony drużyny? No, nie, myślę, że były różne fazy w tych meczach. Początki na pewno dobre, jak chociażby
ten mecz w Szczecinie, gdzie grali bardzo odważnie do zdobycia bramki. Później Pogoń, dysponująca naprawdę niezłym składem, zdominowała Widzew, ale tak jak mówię, Widzew na pewno stara się grać bardzo odważnie. Przynajmniej tak rozpoczynać te spotkania. Więc tutaj analizowaliśmy oczywiście wszystkie trzy mecze i jakieś tam wnioski mamy. Natomiast derby to są jednak derby i tutaj ani nie wskazywałbym stuprocentowego faworyta, ani nie szukałbym też jakichś rzeczy, które mogą się, nie wiem, powielać, powtarzać, bo to są derby właśnie. To jeszcze zapytam, bo wydaje się, że pana pozycja jako szkoleniowca OKS-u na razie jest spokojna, niezagrożona. No ale co innego jest z drugiej strony. Ma pan gdzieś z tyłu głowy, że jeśli wygracie, to przyczyni się pan może do ewentualnej zmiany w Widzewie? Nie, to nie jest tak. Ja akurat przeżyłem już coś takiego, że po derbach zostałem zwolniony, więc mam to za sobą. Natomiast to jest trochę chore, wydaje mi się, jeśli po drugiej kolejce nowego sezonu mówi się o poszukiwaniu, czy ewentualnie myśli się o zmianie trenera, to chyba bardziej to nazwałbym aktem desperacji. Krzysztof Siński, telewizja To Ja. Panie trenerze, myślę trochę o tym, co pan przed momentem powiedział, że to są derby, że tutaj to, co miało wcześniej miejsce, nie ma znaczenia. No ale ja chciałem tak statystycznie trochę podejść, bo ani wam, ani Widzewowi w tym sezonie nie udało się utrzymać czystego konta. Czy to oznacza, że to będą derby, nie chcę mówić dokładnie o wyniku, ale bardziej na 2-2 niż 0-0? Nie mam pojęcia, różnie może być. Tak jak powiedziałem, tutaj nie doszukiwałbym się żadnego jakiegoś, nie wiem, żadnych rzeczy, które mogą się zdarzyć, bo nie wiem, może to być fantastyczny mecz zakończony wieloma bramkami, może to być mecz, który właśnie, nie wiem, zakończy się wynikiem 0-0 po słabym spotkaniu. Trudno powiedzieć. Myślę, że oba zespoły z całą pewnością wyjdą po to, żeby wygrać. Ale to wszystko zależy od tej dyspozycji dnia, od tego, jak poszczególni zawodnicy przede wszystkim gdzieś do tego meczu będą przygotowani. Myślę tutaj o takiej sferze właśnie mentalnej. Jeśli my skupimy się tylko, nie wiem, na jakiejś walce, na zaangażowaniu, na bieganiu, a nie będziemy myśleli o graniu, no to może to nie wypaść tak, jakbyśmy chcieli. Z kolei odwrotnie, jeśli będziemy tylko chcieli być panami piłkarzami, a nie będzie tego charakteru, no to myślę, że też może być ciężko. Myślę sobie też o tych poprzednich meczach. Chyba najlepszy fragment z meczu z Legią to pierwszy kwadrans drugiej połowy. Z Ruchem podejrzewam, że końcówka pierwszej połowy. Z Koroną, no tu postawił znak zapytania trochę, który fragment był najlepszy. Podejrzewam, że ta końcówka, bo bramka zwycięska, ale chodzi mi o to, że chyba potrzebny jest taki jeszcze chyba dłuższy fragment waszej dominacji, gdzie uda się stworzyć więcej sytuacji i zakończyć je bramkami, bo w tych meczach tak było, że to też byśmy wycinali raczej kwadranse czy pół godziny niż cała na przykład połowa. Myślę, że tak. No, skoro jeśli ja miałbym gdzieś tam się odnieść do tego meczu, to gdzieś tam od 60 do 70 minuty i później ten doliczony czas gry. Uważam, że to były gdzieś tam nasze najlepsze momenty. Natomiast no, taki był jakby też plan na Koronę i to trochę z tego wynikało. Oczywiście, że chcemy grać lepiej i to sobie powiedzieliśmy, że stać ten zespół na to, żeby lepiej grał, ale te automatyzmy, które chcemy nabrać, no, potrzebują jednak trochę czasu. Ten skład trochę się jednak zmienił. To ostatnia rzecz ode mnie. Bartłomiej Pawłowski w tym sezonie albo gol, albo asysta dla Widzewa. Szczególny plaster na niego, czy tak ktoś tak się na to nie patrzy? Myślę, że na pewno trzeba zwrócić na niego uwagę, bo jest to wiodąca postać w Widzewie, ale to nie nastawiałbym się tutaj na plaster. Nie gramy w ten sposób i ku temu się też nie skłaniamy w tym meczu. Myślę, że jest jeszcze kilku zawodników, na których trzeba zwrócić uwagę. Fakt, że Bartek gdzieś tam
ma duży wpływ na tą drużynę, na wyniki, to no, musimy być czujni. Mówił pan, że chciałby, żeby był to ciekawy mecz. Do tego będzie potrzebna odwaga i gra ofensywna. Myślicie o tym właśnie? Tak, ale przede wszystkim musimy być skuteczni. Skuteczni gdzieś tam w odbiorze i skuteczni w tych działaniach ofensywnych. Jeśli będą sytuacje, to trzeba je wykorzystać. Chciałbym, żeby to był atrakcyjny mecz, bo jeśli na takie derby czeka się wiele lat, mówię tutaj o derbach w Ekstraklasie, myślę, że te derby łódzkie są jedne z najciekawszych w Polsce. To chciałoby się obejrzeć dobre widowisko z bramkami, aby ten mecz się długo wspominało. Nie ma więcej pytań, kończymy zatem konferencję. Trenerze, czekamy na zwycięstwo, powodzenia. Dziękuję. Mateusz Jabłoński, Po prostu o futbolu. Dzień dobry, trenerze. Czy to jest jeden z meczów z największą presją przed za całej pana kadencji w Widzewie? Dzień dobry. Myślę, że to jest w futbolu normalne, że takie mecze elektryzują kibiców, elektryzują również nas jako trenerów. Myślę, że też piłkarzy. Jest to spotkanie derbowe, bardzo interesujące dla wielu, myślę, że też dla całej Polski. Mieliśmy już derby, jeśli chodzi o derby Łodzi w pierwszej lidze, teraz mamy w Ekstraklasie. Myślę, że takimi meczami trzeba się cieszyć, takimi meczami trzeba się delektować, ale oczywiście zawsze w futbolu liczy się wynik i to oczywiście będzie na to nacisk największy. Po meczu z Jagiellonią zwrócił pan uwagę na to, że w drugiej połowie trochę oddaliście kontrolę, cofnęliście się. Podobnie też było z Pogonią, tam też głównie się broniliśmy. Uczulał pan na to zawodników w tym tygodniu przedderbowym? No tam nie trochę, tylko za dużo się cofnęliśmy i od 60 minuty zbyt dużo pola oddaliśmy Jagiellonii. Pogoń oczywiście ma swoją siłę i spodziewaliśmy się, że tak będzie, że też będą w jakiejś części dominować. Też oczywiście oprócz zwrócenia uwagi, to trzeba też to wdrożyć w proces treningowy i też taką świadomość, jakim jesteśmy też zespołem, jakim jesteśmy odważnym, że też chcemy kreować grę i chcemy tej piłki mieć więcej. Gra w defensywie, czy cofnięcie się w określonych momentach, wszystkie zespoły to robią, my również. Trzeba to też to robić mądrze, ale również wykorzystywać te momenty, gdzie możemy wykorzystać przestrzeń za plecami obrońców i czy to do skoków pressingowych, czy do wyjścia z szybkim atakiem. My tego zdecydowanie za mało zrobiliśmy i to na pewno jest jeden z elementów, który trzeba poprawić. Robert Świeczko, Telewizja Toja. Panie trenerze, 6 straconych bramek w 3 spotkaniach. To myślę, na to musicie chyba zwrócić uwagę, żeby nie popełniać takich głupich błędów, po których są tracone bramki. No. Piłka to jest gra błędów i po prostu my tych błędów popełniamy za dużo. Też przeciwnik strzela bramki piękne. Trzeba też oddać przeciwnikom, że czy tutaj spuszczą, czy ostatnia bramka z rzutu wolnego, więc to są też naprawdę piękne bramki. Trzeba być szczelniejszym, trzeba być skuteczniejszym w tych działaniach jako cały zespół. Na pewno to jest rzecz, na którą zwracamy uwagę, bo to też nie tylko chodzi o strzelane bramki, ale również o to, żeby tych bramek nie tracić. W ostatnim meczu ŁKS rozpoczął od takiego pressingu mocnego i potem po meczu też mówili, że chcieliśmy przypresować, żeby zobaczyć, jak tam się tam Korona zachowa. Czy spodziewa się pan podobnych zachowań ŁKS-ów w sobotę? Wszystkiego się spodziewamy i tak naprawdę ŁKS może wyjść w ten sposób, jaki chce. Myślę, że to spotkanie derbowe będą chcieli od razu ruszyć od początku na nas, wyjść wysoko, więc będziemy na to przygotowani. Tak samo jak na to, gdy będą chcieli poczekać, cofnąć się i poczekać w średnim pressingu. Te wszystkie scenariusze zawsze bierzemy pod uwagę i musimy być gotowi na każde ewentualne działania przeciwnika. A jakiego meczu się pan spodziewa? Myślę, że energetycznego. Też jeden i zespół i drugi też chce operować piłką, więc myślę, że to oczywiście będzie spotkanie derbowe, gdzie na pewno tej walki nie zabraknie, ale też piłkarskich elementów też myślę, że powinno być tutaj sporo. Dzień dobry, Piotr Grym, redakcja Łódzki Sport. Ja chciałem pana trenera zapytać o sytuację Hansena,
bo po tym jak w ostatnich dwóch meczach nie znalazł się nawet w kadrze meczowej, mam wrażenie, tak powiem metaforycznie, że nie tylko kazał pan mu się przesiąść do innego wagonu, ale jedną nogą on już jest poza tym pociągiem o nazwie Widzew. No takie są decyzje, jeśli chodzi o personalia, o dwudziestkę, o kadrę meczową, więc zawodnicy rywalizują i na końcu przed samym meczem wybieramy tą dwudziestkę, która rywalizuje i w niej miejsca brakło dla Normana. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Bartosz Jankowski, TVP3 Łódź. Ja chciałem jeszcze dopytać, bo wspomniał pan o tym, że będzie sporo tych też elementów piłkarskich. Czy Widzew pana zdaniem ma lepszą jakość piłkarską od, jakby nie patrzeć, Beniaminka, który tak naprawdę te transfery, no też nie mógł sobie pozwolić na jakieś takie wybitne transfery ze względu na chociażby sytuację finansową. No wierzę, że będziemy też zespołem też dojrzalszym, jeśli chodzi o poziom ekstraklasy, bo spotkanie derbowe derbowym, ale to jest też poziom ekstraklasy i my też mamy ten jeden sezon za sobą. Oni oczywiście jako ten Beniaminek wchodzący na tej euforii, więc też pewnie na tym bazują. Natomiast no liczę właśnie na większe doświadczenie, na to, że w tych ważnych elementach będziemy przewyższać tą odrobiną większego doświadczenia niż przeciwnik. To czy to doświadczenie może być decydujące? I takie jeszcze dopytanie, gdzie kibice Widzewa mogą szukać optymizmu właśnie przed derbami? Wszystko może być decydujące, dlatego w takim meczu trzeba dyscypliny, trzeba pełnej mobilizacji, pełnej koncentracji, nie tylko przez 50-60 minut, tylko przez 90 minut. Więc każdy element może zdecydować, bo widzimy i stały fragment może zdecydować i kontra, i błąd, więc tak naprawdę w każdym elemencie trzeba być dobrze przygotowanym. To jeszcze na koniec chciałbym podpytać, tak jak Piotrek zapytał właśnie o sytuację Hansena, czy tam decydują czynniki piłkarskie, mentalne, czy po prostu nie pasuje do zespołu, bo dużo osób się zastanawia, skąd się bierze właśnie ten jego brak w kadrze meczowej, ze względu na to, że no wiadomo, że piłkarsko, technicznie, no jest to naprawdę przyzwoity. No tak, każdy ocenia tylko to, co widzi, natomiast jest jeszcze wiele innych elementów, które składają się na całość i jak rozumienie gry, jak umiejętność poruszania się, praca w defensywie i tak dalej, i tak dalej. Już mówiłem wielokrotnie na ten temat, myślę, że powtarzanie po raz kolejny pewnych elementów jest ciągle wracaniem i odgrzewaniem tego kotleta, więc no takie są decyzje i są one komunikowane drużynie zawsze gdzieś tam przed meczem, jaka jest kadra i bierzemy za to odpowiedzialność. Dzień dobry, Michał Malinowski, Radio Łódź. Pierwsze pytanie, jakby pan miał wskazać to, co najbardziej się panu w grze rywali w tych trzech meczach podobało, gdzie są najmocniejsi i zarazem gdzie można szukać ich słabych stron, a co za tym idzie szans na stworzenie sytuacji i zdobycie bramek? Myślę, że w każdym meczu i w drużynie przeciwnika i były i pozytywy i były negatywy, bo i w meczu z Legią, gdzie Legia miała rzeczywiście tą przewagę, stworzyła bardzo wiele sytuacji, ale też pamiętajmy, że tam była sytuacja, kiedy mogło się to zakończyć bramką i na 1-1 i kto wie, jakby się to dalej potoczyło. To jest właśnie futbol, jak masz czasem swoją szansę, to trzeba ją też wykorzystać. Też widzimy oczywiście słabsze strony. Myślę, że też trener Moskal widział, stąd też zmiana w ostatnim meczu dwóch stoperów, więc takie z jednej strony desperackie działania, a z drugiej strony no widocznie tak ocenił, że tak trzeba działać. No tyle, jeśli chodzi o... Jeszcze pytanie o sam mecz derbowy. W tym całym tygodniu i przed samym meczem bardziej pan tonuje nastroje i podchodzi do tego i w ten sposób próbuje zawodników nastawić, że to po prostu mecz ligowy o trzy punkty, czy też tak może troszeczkę pan nakręca, że to derby i próbuje wykorzystać fakt? Myślę, że nie chodzi o tonowanie, bo mamy świadomych zawodników i też czytają media, widzą co się dzieje dookoła, jaka jest otoczka tego meczu.
Też już mamy też to doświadczenie, bo część zawodników, spora część zawodników grała w tym meczu derbowym, czy to jesienią, czy wiosną, gdy byliśmy w pierwszej lidze, więc też wiedzą, jak to jest. Też myślę, że świadomość zawodników nowych, którzy dołączyli, czy zawodników z zagranicy, którzy też nie do końca może czytają po polsku artykuły, natomiast świadomość jest, mobilizacja jest. Trzeba dobrze się zaprezentować na boisku. Pamiętajmy, że na końcu też trzeba skupić się na działaniach, na zadaniach, na strategii, żeby wygrać. Andrzej Klęba, Interia. Panie trenerze, w ostatniej kolejce wy straciliście prowadzenie w końcówce. UKS wygrał w doliczonym czasie. Czy UKS ma przewagę mentalną? Czy pan na to zwraca też uwagę zawodnikom? Nie, kompletnie o tym nie rozmawiamy. Myślę, że w takim spotkaniu nie będzie to miało żadnego znaczenia. My gramy u siebie przed swoimi kibicami, fantastyczny doping, wsparcie drużyny i zrobimy wszystko, żeby wygrać, a nie patrzymy na to, jak się potoczyło w ostatnim meczu, więc to nie ma kompletnie znaczenia. To jeszcze jedno, panie trenerze, dużo pan mówi o pracy na treningach, o wyciąganiu wniosków. Tymczasem, jeżeli tak popatrzysz na tę tabelę w tym roku, to Widzew jest najgorszą drużyną, jeżeli chodzi o punkty, bez Spadkowiczów i bez Beniaminków. Kiedy te efekty przyjdą? No bo chyba o to chodzi w tej pracy na treningach, żeby te efekty w końcu się pojawiły. Oczywiście, biorąc pod uwagę dłuższy okres, to możemy łączyć. Natomiast pamiętajmy, że wiosną były zupełnie inne okoliczności tego, jak to wyglądało i też trzeba to brać pod uwagę. My tą wiosnę odcięliśmy grubą kreską z racji tego, że to, co się wtedy wydarzyło, miało bardzo duży wpływ na całą drużynę. Zaczęliśmy nowe przygotowania i zupełnie z czystą kartą i ze świeżą głową weszliśmy w ten nowy sezon. Też zmieniliśmy, jeśli chodzi o system w tym okresie letnim, nasze ustawienie, więc każdego dnia, każdego tygodnia pracujemy nad tym, żeby doskonalić, żeby jeszcze płynniej przechodzić z ustawienia na ustawienie i mamy na tyle otwartych zawodników na to i otwarte głowy, żeby móc to robić. I oczywiście musimy się poprawiać, musimy być coraz lepsi, żeby udowadniać też to, że to, co robimy na treningach, też przynosi efekt w postaci punktów. Można? Ja bym spytał o młodzieżowców, bo w pierwszej kolejce pan grał bez młodzieżowca, w Puszczy zagrało dwóch. W drugiej kolejce wystawił pan Przybyłka, debiutanta, do 62 minuty. W Pogoni grało dwóch. W trzeciej kolejce w Białymstoku wystawił pan dwóch, Przybyłka do 68 i debiutanta kolejnego, Klimka, w 22 minuty grał. Natomiast Jagiellonia wystawiła trzech, w tym 17-latka Lisowskiego, który grał wcale nie mało, bo 20 kilka minut, który mógł być synem właściwie Zielińskiego, no, bo no, 13-16, no, takie się cuda zdarzają w rzeczywistości. No i niestety osiągnął pan średnią stratę punktów, bramek przynajmniej dwie, no co też nie jest powodem do dumy, aczkolwiek jest to lepszy wynik niż wiosną, kiedy przyzwyczailiśmy się już, że traciliśmy po 3 bramki i to nawet u siebie, bo było takich 5 meczy, 5, konkretnie 5. W związku z tym pytam, bo Raków stać na to, żeby oddał pieniądze za to, że nie grał młodzieżowcami, bo zdobył mistrzostwo, ale my nie zamierzamy tu chyba zdobywać mistrzostwa. W związku rozumiem, że narracja prowadzi do tego, że niedługo będziemy płacić 3 miliony kary za brak gry młodzieżowca. Nie wiadomo. No. To jest rola, żeby to zrealizować i to jest też oczywiście, nie jest kwestia tylko płacenia kary czy pieniędzy, tylko promowanie młodych zawodników. I dzisiaj wprowadziliśmy chłopaka z akademii. Też trzeba doceniać to, że to jest chłopak, który grał tylko na poziomie czwartej ligi, on nigdy nie zagrał nawet na poziomie wyższym i od razu wskoczył na głęboką wodę i gra na poziomie ekstraklasy, więc też trzeba brać to pod uwagę, trzeba by dać takiemu zawodnikowi czas na to, żeby wszedł w tą ekstraklasę. To jest akurat taki dobry mental, jeśli chodzi o tego zawodnika, więc
więc doceniajmy też takie rzeczy, że chłopak z naszej akademii też z kilka poziomów niżej wchodzi do ekstraklasy i gra. To, co pan powiedział, oczywiście tych minut jest mniej, natomiast też biorąc okoliczności różnego rodzaju, też trzeba na to tak spojrzeć i nie porównujmy się do Pogoni, gdzie wychodzi Łęgowski i tak dalej, zawodnicy czy Wędrychowski, którzy mają określone doświadczenie na poziomie ekstraklasy, więc my jesteśmy Widzewem. No po tym wczorajszym meczu to nie tak bardzo wyglądało, no bo tam piątkę przegrać w tym Genku, ja co prawda nie liczyłem, że Pokona wyeliminuje Genk, ale no, żeby tak, taka plaża tak, ale była. Panie Bogusławie, dzisiaj jest mecz, jeśli chodzi o konferencję, jeśli chodzi o mecz z ŁKS-em, także... Nie, ja pamiętam po prostu czasy, że kiedyś kupiliśmy 19-letniego Bońka, a Wraga i Myśliński przesądzali o takich tym, że Heynckes to kręcił głową. Wszystko się zgadza, pamiętajmy, obracajmy się w naszych możliwościach, w naszych realiach i ten cel będzie zrealizowany i proszę się o to nie martwić. Dopiero jest trzecia kolejka, za chwilę czwarta, więc czekamy również na Dawida, na którego też bardzo liczę i który wierzę, że już niedługo będzie mógł dołączyć do zespołu. Ale to nie chodzi tylko o same minuty, tylko chodzi o to, żeby ci zawodnicy mieli możliwość pokazania się. Pewne jest tylko, że zagra Bobek w bramce u nich, to kapitalny chłopak, w sensie pod każdym względem. Czy mamy jeszcze pytania do trenera Janusza Niedźwiedzia? Jeśli nie, przechodzimy do drugiej części naszego dzisiejszego. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. No i mieliście okazję teraz posłuchać trenerów obu drużyn. Jedna taka ciekawa rzecz, którą wyłapałem, no to nazwał trener Niedźwiedź desperacją zmianę dwójki stoperów, jeśli chodzi o ŁKS w tym poprzednim meczu z Koroną, a odniósł się do tego na swojej konferencji, także Kazimierz Moskal mówiąc, że to odwaga, a nie desperacja, więc mieliśmy nie wiem w sumie, czy można to nazwać szpilką, ale powiedzmy, że taką interakcję małą między trenerami już na konferencji prasowej, no ale przechodzimy do tego, co dalej sobie zaplanowaliśmy na tę audycję. Już za chwilę będziecie mogli posłuchać mojego wywiadu z Patrykiem Wolańskim, który był nagrywany około 2 godzinki temu. Więc wywiad świeży. Co do drugiego gościa, jeszcze żeby tutaj wam sprawę wyjaśnić, Adrian Budka był zapowiadany jako drugi gość dzisiejszej zapowiedzi meczu. Dzwoniłem dzisiaj do Adriana Budki, ale dowiedziałem się, że wypadły mu jakieś obowiązki zawodowe, co oczywiście rozumiemy. I jeszcze nie jest jakby przesądzone, czy uda się nam z nim porozmawiać. Ja wysłałem jeszcze SMS-a, bo umówiliśmy się, że około godziny 12 dostanę odpowiedź, czy będzie szansa, żeby chociaż na chwilę się z nim połączyć, czy nie. Więc ja czekam na informację od Adriana Budki, no ale to, co mogę wam obiecać, to ten wywiad z Patrykiem Wolańskim, który już za chwilę na naszej antenie będziecie mogli odsłuchać. Około 15 minut rozmowy z byłym bramkarzem Widzewa, także zapraszam. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Z nami jest już Patryk Wolański, były piłkarz Widzewa i gość dzisiejszej zapowiedzi meczu derbowego. Witam Cię, Patryk, na antenie Radia Widzew i bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego programu.
Witam serdecznie. Również mi bardzo miło, że zatelefonowałeś akurat do mnie. Dobrze, derby Łodzi. Jakie twoje pierwsze skojarzenie? No bo miałeś okazję w jednych derbach występować na boisku, ale może masz jakieś takie spotkanie, nie wiem, które na przykład oglądałeś jako kibic przed telewizorem z trybun. Słyszysz derby Łodzi, czy masz jakieś takie, co pierwsze przychodzi ci do głowy? No na pewno duży ogrom emocji i na pewno duże wydarzenie dla, głównie dla kibiców jednego i drugiego klubu. A najbardziej w pamięci utkwił mi w pamięci chyba mecz, w którym byłem na ławce rezerwowym, kiedy właśnie słynny Bruno Pinheiro wystosował swój cios na, w klatkę zawodnika ŁKS-u, gdzie teraz, gdzie nie wchodzę na internet w dniu dzisiejszym, w dniu wczorajszym, to jest wszędzie to zdjęcie, więc nie, to chyba już na lata zostanie w pamięci ta sytuacja. Ale to zdaje się, że były derby też ekstraklasowe, ale wtedy to chyba przegrane. Tak. 1-0. Tak, zgadza się. Na Widzewie. Przegrane u siebie, tak, zgadza się. Jeszcze w dziesiątkę już, czy nawet w dziewiątkę Widzew już kończył ten mecz. Ale fakt, przegrane to fakt. Szczerze mówiąc, to jeszcze to wygrane derby jedynie pamiętam z wygrane, oczywiście Widzewa, to byłem na meczu ŁKS-u jako jeszcze kibic, młody chłopak, jak wygrane były 3-1 na ŁKS-ie. A tak to, jak ja byłem zawodnikiem, no to zazwyczaj mieliśmy albo remisy, albo porażki. Kibicowałem jedynie też sprzed laptopa z Danii, jak gdzieś, jak w czwartej lidze widzę, remisował na ŁKS-ie w trzeciej lidze. Tak to no, za dużo tak, zwycięstw tak. W derbach Łodzi nie pamiętam. Mhm. Ale mam nadzieję, że dzisiaj okay. Noc spadających gwiazd będzie zwycięstwo Widzewa. No, wszyscy mamy taką nadzieję, ale chciałem jeszcze wrócić do spotkania w trzeciej lidze na wiosnę. Ty już wtedy między słupkami stałeś 0-0 i no, dla ciebie wydaje mi się, że też wielkie emocje uczestniczyć w takim meczu, mimo tego, że to były derby na czwartym poziomie rozgrywkowym, to chyba emocje towarzyszące takiemu meczowi takie same jak przy okazji na przykład meczu ekstraklasowego. No już przy tej otoczce nowego stadionu to zgadza się, czy to by był poziom trzeciej ligi, czy to by był ekstraklasa, to stadion i tak był pełny i cały czas te emocje były no, takie same dla każdego, czy kibic szedł na trzecią ligę, czy na ekstraklasę, no bazują te same emocje i wynik jest no, najważniejszy, czy by był to w trzeciej lidze, to trzeba jednak no, wygrać z ŁKS-em i te emocje czuć, że czy to są zawodnicy, którzy są wychowani w klubie, czy niewychowani, to czują tę otoczkę, że jest to ważny mecz dla kibica, że jest tam taka gorycz, lekkiej nienawiści, każde stykowe sytuacje są od razu też przez zawodników pompowane, przez kibiców. No jest na pewno to specyficzny mecz i na pewno będzie trudny mecz dla Widzewa też na pewno. ŁKS też jest, mam wrażenie, że mocniej znosi to ciśnienie zawsze tych meczów derbowych. Nie wiem dlaczego, ale teraz tak już jak już nie gram w piłkę, to taką opinię mogę po prostu powiedzieć publicznie. Mhm. A masz jakieś powiedzmy tezę, z czego to może wynikać, że tak... Ciężko tak powiedzieć, no teraz się zmienia też, no, w tamtych czasach jeszcze w trzeciej lidze stwierdzam, że ŁKS był dużo lepiej przygotowany na nasz mecz taktycznie, my byliśmy chyba troszkę mniej. Teraz myślę, że trener Niedźwiedź jest takim pasjonatem, że zespół jest już od poniedziałku taką dozę informacji dostał i jest tak przygotowywany, że mam nadzieję, że ten mecz się ułoży też po myśli Widzewa i nie będzie jakichś zaskoczeń. Zespół jest już klarowany troszkę długo. No i też akurat wracając do trenera, że mam nadzieję, że naprawdę dostanie szansę i nie będzie tam jakiś roszad znowu trenerski, bo wiem, że już tam wciśnienie jest na zmianę trenera. Mam nadzieję, że zatrzymają znowu zimną krew i nie będą robić jakichś ruchów niepotrzebnych, tylko dadzą czas trenerowi, bo jeszcze nie jest moment na to, żeby zmieniać trenera. Mm.
Chciałem zapytać o przygotowania do tego spotkania, bo wiele się na ten temat mówi. Niektórzy trenerzy czy piłkarze twierdzą, że przygotowują się jak do normalnego spotkania, no ale wydaje mi się, że ta otoczka też kibicowska i wszystko, co się wokół tego meczu dzieje, jakby wpływa na to, że to jednak te przygotowania są jednak trochę inne i to nie jest pod tym względem też taki normalny mecz. Jak ty byś się do tego odniósł? To znaczy z perspektywy zawod piłkarzy na pewno jest to zwykły tydzień treningowy i zwykłe i takie same odprawy jak na każdy następny mecz, bo każdy zawodnik do każdego meczu podchodzi z takim samym zaangażowaniem i ma taki sam plan przygotowania, raczej nikt nic nie zmienia, nie kombinuje, po prostu tylko czuć te emocje, że bazują w klubie, każdy o tym mówi, no jak jest gra się z jakimś inną drużyną, no to już kibice nie chodzą i nie pompują tego balonika, że to derby, że trzeba wygrać, że musicie dać siebie nie 120, tylko 300%, no i czuć to, po prostu czuć to i to każdy zawodnik, na pewno inaczej każdy do tego podchodzi, inaczej przeżywa te emocje, jak ktoś, kto był dłużej z klubem związany, to na pewno bardziej to przeżywa, ktoś, kto przyszedł niedawno, no to podchodzi do tego spotkania, jak do każdego zwykłego spotkania, że po prostu musi być dobrze przygotowany, musi pokazać się to, co ma najlepsze, ale nic specjalnego dla zawodników tak naprawdę się nie zmienia, czy to by był mecz z Lechem, z kimkolwiek innym, to każdy podchodzi tak samo do meczu. No, po prostu jedynie jest na pewno duża, większa dawka emocji w trakcie meczu, bo na pewno trybuny będą wspierać kibiców dwa razy bardziej niż w zwykłym meczu, chociaż akurat na Widzewie nigdy nie ma z tym problemów. Ale na pewno no, nie jestem zorientowany, ale z tego chyba co się orientuję, to nie będzie kibiców ŁKS-u na meczu, nie, tak? Nie będzie. No na pewno to też zaburza, i to też trochę szkoda, że nie ma tej otoczki. Znowu będzie gdzieś tam potem rozładowywanie emocji, jak to mu się mówi, w mieście. Ale szkoda, bo jednak piłka nożna powinna być dla kibiców i powinny być drużyna przyjezdnych i wtedy ta otoczka też jest tak jak, no jest dużo lepsza. No ja zawsze pamiętałem, jak byli kibice UKS-u na Widzewie, jak Widzew był na... To ten mecz dodaje, no dodaje to jednak takiego kompleksu, że jest wszystko, a tak jak nie będzie kibice UKS-u, no to będzie troszeczkę słabsze na pewno takie emocje, ale na pewno kibice będą zadowoleni, jeśli widzę wygra. A przechodząc już konkretnie do tych dzisiejszych derbów, to są pierwsze derby od sezonu właśnie 11-12, o którym wspomniałeś, pierwsze derby w Ekstraklasie od tego czasu. Czy myślisz, że fakt, że Widzew jest już w Ekstraklasie drugi sezon, już nie jest tym Beniaminkiem, to może być coś, co pomoże Widzewowi, takie może doświadczenie ekstraklasowe, już obycie w tej lidze? Nie, myślę, że nie. U nas w polskiej lidze nie ma czegoś takiego, że ktoś ma jakieś doświadczenie, że zdobył doświadczenie, bo jest kolejny sezon. U nas często bywa tak, że zespoły, które potrafią być Beniaminkiem, to na początku są tak satysfakcjonowani, tak się cieszą tą piłką na poziomie ekstraklasy, że potrafią wygrywać spotkania z faworyzowanymi drużynami. Potrafią być zespoły, które są bardzo długie sezony już w ekstraklasie i mają ciężki start. Wszystko w naszej Polsce jest, no, jak to ktoś ostatnio powiedział, że nasza polska liga jest jak championship, każdy z każdym może wygrać i ciężko u nas przewidywać jakiekolwiek wyniki i patrzeć na doświadczenie zawodników, czy doświadczenie zespołów, że są dłużej w ekstraklasie, czy krócej. No. Nasza liga jest nieprzewidywalna i ciężko też w jakimkolwiek meczu wskazać faworytów, bo musi się mecz ułożyć, musi troszkę szczęścia dopisać, musi wpaść bramka otwarcia. Zazwyczaj zespoły potem albo się gdzieś cofają, bazują na jakimś szybkim kontrataku, jakieś głupie kartki mogą się pojawić, jakaś kontuzja. Ten stres na pewno w tym meczu też będzie na niektórych zawodników wpływał, gdzie wtedy te decyzje też są te na początku meczu trochę chaotyczne. Każdy na pewno będzie bardzo chciał, więc będzie dodawał jeszcze więcej, a czasami ten luz, troszeczkę swobody jest potrzebny, ale z tego, co oglądam mecze,
co oglądam mecze, to widzę, w gra cały czas swoje i powinni się trzymać cały czas swoich założeń i nic nie zmieniać, tylko po prostu trzymać się wytrwale w tym, że co robią, bo jest to miłe dla oka i miło się ogląda mecze teraz. Widzewa, czy wygrywają, czy przegrywają, no miło się to po prostu ogląda, naprawdę. I chyba po to kibic przychodzi, że nie chce patrzeć na Widzew, który będzie gdzieś stał drużyną w defensywie i kopał piłki i coś z czegoś wyniknie, tylko że mają plan na każdy mecz i fajnie grają w piłkę. No mam też wrażenie, że to, o czym wspomniałeś, o tym wejściu Beniaminka do ligi, to było też coś, co dotyczyło Widzewa, no bo pamiętamy Widzew rok temu jesienią, kiedy na euforii wszedł do ligi i skończył jesień na podium, ale no potem wiosną jednak trochę większe kłopoty się pojawiły. Zgadza się. No akurat tak wyszło akurat teraz na Widzewie, no był ładnie się ułożyła ta wiosna i jesień, w zasadzie jesień i dzięki temu w sumie Widzew miał utrzymanie, bo naprawdę wiosna była ciężko o punkty, gdzieś zatracił się ta pasja albo gdzieś trochę skuteczność, no bo były wyniki, trochę szczęścia też było, nie ma co ukrywać, no tam Patryk Lipski gdzieś tam strzelił gdzieś tam dwie bramki w ostatnich minutach na wagę trzech punktów, a potem brakowało takiego szczęścia, żeby punktować. No, ciężko powiedzieć, jakie są przyczyny i dlaczego tak jest. Przepraszam bardzo, Polcia, za chwilkę przyjdę. Przepraszam bardzo, bo sam z Turką nie jestem. Nie ma problemu. Tłumaczyłem, że muszę chwilę porozmawiać, ale no, dziecku nie przetłumaczysz. Jasne. Wróćmy do tematu. No, była wiosna jak najbardziej. Widać było, że cieszyła kibiców Widzewa, że cieszyła piłkarzy Widzewa i wszystko wychodziło. Mogło to być przyczyną tego, że było dużo zawodników, których ta klasa jeszcze dodawała czegoś pewności siebie, takiej frajdy z gry, awans do pierwszej ligi na pewno też, że każdemu zawodnikowi dodaje pewności siebie i to było widać, a potem no, gdzieś tak jakby wchodzi już ta rutyna, wchodzą te mecze już kolejne w ekstraklasy. Ciężko mi powiedzieć to z perspektywy. Trzeba było być w szatni i być w środku, żeby wiedzieć, dlaczego tak się stało, że po prostu przestali punktować. No, tym bardziej na własnym stadionie, bo widzę, na własnym stadionie był zawsze mocny i gdzieś zatracili swoją falę, tak jakby zwycięstw. No, i to był chyba największa bolączka jesieni. To jeszcze na sam koniec chciałem zapytać o przewidywanie wyniku, czy pokusisz się o jakiś typ? 0-0. O, czyli podobnie jak w tych derbach trzecioligowych, w których miałeś okazję grać. Obstawiam, że będzie bardzo dużo emocji, bardzo dużo walki jeśli szybko bramka nie padnie dla jakiegokolwiek zespołów, to będzie szachowanie i będzie gra na 0-0, chociaż wolałbym oglądać mecz taki 3-1 z dużą ilością bramek, ale obstawiam 0-0. Okej, czyli doświadczenie podpowiada, że nie będzie to raczej piękny dla oka mecz. No, myślę, że może być, że raczej będzie taki mecz, bo każdy, jeden, drugi zespół potrzebuje punktów, UKS raczej też nie otworzy się i nie będzie grał otwartej piłki, że dużą ilością zawodników będą przychodzić do ataków, więc no, dopóki szybka bramka nie padnie gdzieś, że ktoś będzie musiał jednak zaryzykować, to będzie po prostu, będzie brzydka grana, jak to się mówi. Okay. Ale będę oglądał i będę kibicował, więc liczę, że się mylę i że szybko padnie bramka dla Widzewa, co będzie zmuszone UKS iść do przodu i Widzew będzie miał sytuację z kontrataką. No wszyscy liczymy, że się mylisz akurat w tej kwestii. Z mojej strony to wszystko. Patryk Wolański, gościem Radia Widzew w zapowiedzi 69. Derbów Łodzi. Dziękuję jeszcze raz, Patryk, za przyjęcie zaproszenia. Życzę dużo zdrowia i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś na antenie naszego radia będziemy mieli okazję porozmawiać.
Również dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. To był Patryk Wolański. 15-minutowa rozmowa z byłym bramkarzem Widzewa, no a my idziemy dalej i chyba powoli będziemy przychodzić do tego, co także bardzo istotne, czyli przewidywanych jedenastek obu drużyn. Zacznijmy sobie od drużyny ŁKS-u i spoglądam sobie na tą jedenastkę. W bramce oczywiście Bobek, obrona no chyba pozostanie taka sama jak w meczu z Koroną Kielce zwycięskim. No a jeśli chodzi o ten środek pola, to mamy Lorenza Mokrzyckiego, Ramireza, Śliwę na lewej stronie, na prawej Pirulo i Janczukowicz na dziewiątce. No zobaczymy w sumie, czy tak to ustawi trener Kazimierz Moskal, bo jeśli tak, to jeśli tak, to nie będzie ani jednej zmiany w porównaniu do meczu z Koroną Kielce. No, zwycięskie spotkanie, więc też wydaje nam się, że tutaj nie ma co jakichś niepotrzebnych zmian wprowadzać, jeśli chodzi o przewidywaną jedenastkę, no bo chyba to jest najbardziej prawdopodobny wariant. Jakiś komentarz, Zbyszek, od ciebie, na kogo tutaj najbardziej trzeba uważać, kogo ty się najbardziej obawiasz? Wiesz co, no, mój komentarz to faktycznie wydaje mi się to chyba na dzisiaj optymalna jedenastka ŁKS-u. Myślę, że tutaj Kazimierz Moskal nie będzie chciał chyba już nic mieszać. Chyba, że w ostatniej chwili wpadnie na jakiś taki szatański pomysł i spróbuje czymś nas zaszachować, tylko tak na spokojnie sobie myślę, ewentualnie czym mógłby nas tam zaszachować. Wiesz co, no kto nam może zrobić, próbować zrobić krzywdę, to wydaje mi się, że no, tego Pirulo jednak trzeba gdzieś tam trochę uważać, bo to może być piłkarz, który jakby no nie będzie błyszczał cały mecz, ale może się tam gdzieś urwać jedna, druga akcja i wtedy może trochę tego wiatru zrobić. Mam nadzieję, że dzisiaj my będziemy na tyle mobilni, żeby ŁKS-owi się gdzieś tam przeciwstawić, bo wydaje mi się, że kluczem znowu tutaj będzie, kto jakby szybciej opanuje nerwy i środek pola, ten będzie jakby królował w dzisiejszym meczu. Ja mam tylko nadzieję, że jeśli dokonamy zmiany Frana w naszej jedenastce, to liczę na to, że... Bo my do tej pory... Nie wiem, czy ty, Mikołaj, się ze mną zgodzisz, ale jeśli schodził Fran Alvarez, to my za Frana robiliśmy taką zmianę no defensywną, moim zdaniem, że to nie wchodził ktoś, kto mógłby przynajmniej na podobnym poziomie próbować przytrzymać tą piłkę, tylko właśnie była taka kwestia, byliśmy bardzo, bardzo tacy cofnięci. A wracając jeszcze do ŁKS-u, no to myślę, że ŁKS mimo wszystko będzie chciał tutaj walczyć do końca i do końca będzie chciał nam coś udowodnić, także to na pewno. Natomiast co do jedenastki, to wydaje mi się, że ona jest na tą chwilę optymalna ze strony ŁKS-u. Wiesz co, do Frana, no to ja przede wszystkim w Białymstoku się zdziwiłem, że on tak szybko zszedł z boiska, bo to było około 60 minuty i wtedy Dominik Kun go zastąpił, czyli no, tak jak mówiłeś, raczej
piłkarz bardziej defensywny niż Fran Alvarez. No ale jak już tak zaczęliśmy temat Frana i w ogóle składu Widzewa, to możesz wyświetlić grafikę z naszym składem. I tutaj też mieliśmy problem bardzo duży w sumie. Myślę, że problem też może mieć Janusz Niedźwiedź w ustalaniu jedenastki na to spotkanie. No bo z jednej strony mecz przegrany, więc teoretycznie jakiś roszad powinniśmy się spodziewać, no ale my, jak tutaj możecie już zobaczyć, żadnych zmian nie poczyniliśmy w tej przewidywanej jedenastce i zastanawiamy się, czy trafimy, czy nie, no bo ja powiem szczerze, że nie sądziłem, że Przybułek wyjdzie także w Białymstoku w pierwszej jedenastce, no myliłem się i wyszedł. Czy zagra także dzisiaj od pierwszej minuty? Nie wiem. No ale z drugiej strony pojawia się tutaj także pytanie, czy możemy sobie pozwolić na wyjście bez młodzieżowca i nagranie bez młodzieżowca, bo już trochę jesteśmy pod kreską. I kolejne pytanie, czy nawet jakby Przybułek nie wyszedł, to czy jesteśmy w stanie go kimś zastąpić, bo mamy Antoniego Klimka, no ale pamiętajmy, że Antoni Klimek to ewentualnie jest pozycja raczej Ernesta Trypiłowskiego, który w meczu z Jagiellonią strzelił gola. Czy trener Niedźwiedź posadziłby go na ławce? Raczej wątpię. Myślałem też nad wariantem z posadzeniem Jordiego Sancheza na ławce rezerwowych, ale jakby się tak nad tym dłużej zastanowić, to też mnie jakoś taka opcja nie przekonała. Więc nie ma, powiedzmy, takiego wariantu ustawienia tej jedenastki, który by mnie przekonał i bym powiedział, że to jest najbardziej prawdopodobna opcja. Oczywiście najbardziej prawdopodobna opcja nie musiałaby potem się okazać prawdziwą, ale postawiliśmy na skład z poprzedniego meczu w sumie dlatego, że ja nie wiem, co zrobi trener Janusz Niedźwiedź. Nie wykluczam tego, że wyjdzie taka sama jedenastka. Nie wykluczam zmian. Nie wiem. Nie wiem, co tu będzie, bo jest sporo zagadek, a na ten moment jeszcze mało wiemy. Jakie jest twoje zdanie w tym temacie? Wiesz co? Mnie się wydaje właśnie, że od początku będzie jedna zmiana. Mianowicie taka może dość kontrowersyjna dla ciebie i dla słuchaczy. A mianowicie wydaje mi się, że możemy wyjść bez młodzieżowca od pierwszej minuty i z Hanouskiem może wyjść Kun. Nie wiem, czy tak się wydarzy. Natomiast wiesz co, to, że wyjdziemy, to, że mam takie gdzieś tam zdanie, że możemy wyjść bez młodzieżowca, to jest taka kwestia, że no mimo wszystko gdzieś tam to, co się mówiło ostatnio, to wydaje mi się, że trener Niedźwiedź podejrzewam, że nie odbiera tego pozytywnie i mimo wszystko on ten mecz też chce wygrać, podejrzewam. I ewentualny młodzieżowiec może się pojawić w przypadku, kiedy dobrze wyjdziemy w mecz, będziemy mieli tą przewagę i powiedzmy gdzieś ta 70-80 minuta, powiedzmy będzie 2-0, no to wtedy na tego młodzieżowca sobie pozwolimy na zmianę. Natomiast wydaje mi się, że tutaj od początku Filip dzisiaj nie zagra. Wydaje mi się, że może ktoś wyjść bardziej doświadczony, a moim zdaniem może to być Dominik Kun. Natomiast no tak jak mówię, nie mam 100% przekonania, że tak na pewno będzie. Natomiast tak jak mówię, moja opinia wynika z tego, że właśnie no, to tak zwane ciśnienie na pewno w klubie jest i na pewno ta atmosfera taka chęci zmazania tej plamy po meczu z Jagiellonią. I tutaj na początku możemy na pewno postawić na, przynajmniej spróbować postawić na doświadczenie. Ale czy tak będzie, no przekonamy się już o godzinie 19:00. Bo wtedy pojawi się skład. No, mniej więcej koło tej godziny.
Tutaj pisze Łuki, że mamy bardzo wąską kadrę i małe pole manewru. W zeszłym sezonie byliśmy skazani na zjawę, no to prawda. Teraz jesteśmy zmuszeni wystawić młodego w środku pola, bo młodego napastnika nie mamy, a Terpił jest zbyt ważny. No zgadzam się, że w sumie ja tak miałem wątpliwości co do roli Ernesta Terpiłowskiego po utracie statusu młodzieżowca, no a wychodzi na to, że... Na razie się broni, utrzymał, tak? Tak, broni się mimo tego, że już młodzieżowcem nie jest, utrzymał miejsce w składzie, no oby tak dalej. No i właśnie no, tak... ja liczę, życzę Terpiłowskiemu, żeby to był ten sezon, w którym powiedzmy ma więcej niż dobre 3-4 mecze, bo w tamtym sezonie było tak, że zagrał 4 dobre mecze i potem zaliczał ten taki zjazd formy. Natomiast ja życzę mu z całego serducha widzewskiego, żeby ten sezon był w jego wykonaniu jeszcze inny, lepszy. I żeby rzeczywiście mógł powiedzieć, że też stanowi o sile naszego zespołu. No a jak to się potoczy, zobaczymy. Tutaj jeśli mogę też, to zgodzę się ze zdaniem Łukiego, że no, faktycznie ta kadra jest wąska. Ja liczyłem na to, szczerze mówiąc, przed sezonem, że będzie troszeczkę lepszy wybór, no na tą chwilę się nie zapowiada, no i cóż, no znowu Janusz musi szyć z tego, co ma. Zobaczymy, co uszyje na derbach. Znaczy może nie tyle, co wąska, bo liczbowo nie wiem, czy to wypada tak źle, ale po prostu w pewnych elementach jest zbyt mało jakościowa i tak, to jest dokładnie, no problem. Dokładnie. Bo to nie jest tak, że na bardziej przykład, jakość miałem na myśli niż ilość zawodników, bo tak. No, chciałbym, żeby to się przełożyło tak, że ci zawodnicy, którzy są dzisiaj w składzie, zastąpili tych, którzy byli do tej pory, ale nie z tego względu, że jakby 1-1, bo liczbowo, tylko właśnie są ze względu na to, że po prostu stanowią o większej jakości tego, że są na boisku. Na tą chwilę no, jeszcze się to nie do końca przekłada moim zdaniem. Mam nadzieję, że po prostu taką formą startową, meczową ten zespół będzie rósł i gdzieś to na końcu okaże się, że nie jest tak źle. Ale to nie z tego względu, że po prostu liczymy na szczęście czy na wyniki innych zespołów, tylko po prostu no, jakościowo ten zespół nam urośnie. Dobra, został nam jeszcze na sam koniec arbiter dzisiejszych zawodów i powoli będziemy kończyć, bo już ponad godzinka nam wyszła, a też jeszcze każdy z nas ma jakieś tam sprawy do załatwienia przed wyjściem na mecz, więc przybliżymy wam sylwetkę arbitra. Tomasz Kwiatkowski z Warszawy dzisiaj będzie arbitrem. 45-letni sędzia, debiut w Ekstraklasie to jest sezon 13-14. 238 meczów na najwyższym poziomie rozgrywkowym już sędziował. Mecze z udziałem Widzewa 3-5-1, więc bilans powiedzmy no nawet niezły, mógł być gorszy. Bramki 5-3. To w sumie ciekawe, bo 8 goli w 9 meczach, no to nie za dużo. Mecze z udziałem ŁKS-u to 2 zwycięstwa, 2 remisy, 2 porażki i bilans bramek 8-9. No a w tym sezonie jeszcze ani kartek nie pokazał, rzutów karnych nie podyktował, więc miejmy nadzieję, że będą to dobre zawody. Tak pozostanie, albo jeśli tak podyktuje, to dla Widzewa oczywiście. Tak, no ale przede wszystkim życzymy sobie tego, żeby po tym spotkaniu nie mówiło się o arbitrze za dużo i to będzie znaczyło, że spotkanie dobrze posędziował, dobrze wiązał się ze swojej roboty. No a my chyba powoli będziemy zmierzali do końca, bo już prawie 12:30, więc dziękujemy wam bardzo za słuchanie audycji. Naszym gościem był dzisiaj Patryk Wolański. Niestety ostatecznie no, nie udało się połączyć z Adrianem Budką, więc przepraszamy za to bardzo, no ale nie, sprawy po prostu od nas niezależne
Więc dziękujemy raz jeszcze za odsłuchanie audycji. I dziś wieczorem 69. Derby. Wszyscy jeszcze na stadionie. Tak. No jeszcze tak. Oddam ci głos, może jakieś ostatnie słowo od ciebie. No nie, bo chciałeś coś tutaj mnie zapytać, ja ci wszedłem w słowo, więc proszę, bo pewnie chciałeś... Nie, no właśnie chciałem ci oddać głos, żebyś prostu jeszcze podsymował. No właśnie, wiesz co, kończąc audycję właśnie, ja też już będę się tutaj pomału szykował do wyjazdu. Jeszcze czekam na jednego ziomka, z którym razem będziemy kibicować w derbach. Mam nadzieję, że te derby... przepraszam. Kibicowsko i wynikowo będą dobre. Że w razie W, czego oczywiście nie przewiduję, ale gdyby miało się coś wydarzyć takiego negatywnego, no to mimo wszystko kibice wytrzymają to ciśnienie i pozwolą jakby trenerowi dalej pracować, że tu do ewentualnych roszad nie dojdzie, bo też mniemam, że nie do końca jakbym miał uzasadnienie takie kandydatowe, kto by ewentualnie mógł być tym kandydatem, żeby godnie ewentualnie zastąpić trenera. Natomiast od siebie liczę na dobre widowisko. Mam nadzieję, że kibice dzisiaj się dopasują do dopingu, do naszego zaangażowania kibiców na trybunach. Że również to zaangażowanie będę widział po stronie naszych piłkarzy i ostatecznie po 90 paru minutach wyjdę z uśmiechem na ustach i z tym, że po prostu przez następne pół roku będziemy królami Łodzi. Tak to widzę ze swojej perspektywy. No i życzymy sobie, żeby to były pierwsze wygrane derby na naszym stadionie od dokładnie 14 sierpnia 2009 roku, kiedy po bramkach Budki i Matusiaka wygraliśmy 2-1. Dokładnie. Ja jeszcze może się pokuszę o ewentualnych strzelców dla nas bramek. Właśnie. Ja tutaj liczę na Frana, Terpiłowskiego i Bartusia. Także być może z tej trójki ktoś tutaj strzeli bramkę. Jeśli ktoś tu się sprawdzi, to będę szczęśliwy. Wynik nie obstawiam, ale oczywiście serce mówi, że do przodu. Porażki nie biorę pod uwagę, bo tak jak wspomnieliśmy, wydaje mi się, że po prostu jakościowo znaczy inaczej, jestem przekonany, że jakościowo mamy mimo wszystko lepszy zespół od LKS-u. No i tyle. I w ciągu 90 minut to udowodnimy na boisku. Okej, to ja obstawiam 3-0. Jordi, Ernest Terpiłowski i Dominik Kun z ławki. No i tym miłym akcentem się pożegnamy. Oczywiście zapraszamy na relację radiową ze spotkania derbowego. Maciej Winczewski ją dla was przeprowadzi. No i mamy nadzieję, że w pomeczowej dogrywce spotkamy się wszyscy w bardzo dobrych nastrojach, a za zapowiedź już dziękujemy. Mikołaj Janusik, Zbyszek Żubry i do usłyszenia. Cześć. Cześć, trzymajcie się, hej.